dzisiejszym fascynującym odcinku ze Spider-Man 2 udamy się na bardzo niebezpieczną misję jako MJ, która nie posiada żadnych mocy. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi. A naszym najważniejszym zadaniem będzie przeszukać bazę łowców, odnaleźć doktora Connora i go uratować. Lecz niestety pojawi się Kraven, który zada śmiertelny cios Spider-Manowi. Coś czuję, że to będzie koniec Spider-Mana. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy uda nam się uratować Spider-Mana, to zostawcie pod tym odcinkiem aż 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag ratunek, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i nie chcesz przegapić kolejnego odcinka ze Spider-Mana, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Minęło chyba 5 dni od ostatniego odcinka ze Spider-Mana i tak, widzowie, sporo się wydarzyło w moim życiu prywatnym, przez co nie mogłem za bardzo nagrywać Spider-Mana, za co was bardzo przepraszam, ale niestety takie jest życie, ale spokojnie, już wracamy do regularnych odcinków i dzisiaj lecimy. Tak więc dzisiaj nagrywam i dzisiaj wstawiam od razu ten odcinek dla was, więc mam nadzieję, że się cieszycie i mam nadzieję, że zostawicie jakoś bardzo dużo łapek w górę. To mnie na pewno zmotywuje do nagrywania dalszych, dłuższych odcinków ze Spider-Mana. No i co, sprawdzamy sobie tą bramę, brama Mysterio, ale z tego co widzę, musimy tutaj się przełączyć na innego Spider-Mana. To jest misja dla Milesa, tak więc Miles powraca. Oczywiście mamy tutaj dużo skinów i dużo rzeczy do kupienia, tylko potrzebujemy sobie to wszystko odblokować. I z tego co widziałem, żeby odblokować nową technologię kostiumu, czyli technologię wyobrażenia, potrzebujemy żetony bohatera. A żeby zdobyć żetony bohatera, potrzebujemy właśnie zrobić te Mysteria. Ale zanim to zrobimy, coś ważnego muszę wam pokazać, tylko chwila. Muszę tutaj, obojętnie którym Spider-Manem tak naprawdę, polecieć gdzieś bardzo wysoko, co ostatnio próbowałem chyba z pół odcinka to zrobić i mi w ogóle nie wychodziło. Po prostu zanurkować, a następnie zrobić pętlę. No dobra, nie udało się, chciałem wam pokazać, ale nie wyszło. Ale tak, już wiem, jak to się robi. Po prostu trzeba tą lewą gałkę wcisnąć, wtedy jakby nurkujemy, przytrzymać i wtedy, patrzcie, bum, robimy pętlę, rozpędzamy się i dzięki temu mamy wielką prędkość i możemy po prostu jakby dalej lecieć. Więc jakby da się to zrobić, tylko że jakby jest jeden mały problem. Jest to totalnie bezużyteczne i gdybym wiedział, że to jest tak bezużyteczne, to bym nigdy więcej w to nie kliknął, tylko kliknął w jakieś inne, przydatniejsze rzeczy. Dobra, niemniej jednak idziemy do Mysterium. Dzisiejszy odcinek postaram się, żeby trwał 2 godziny, więc oglądajcie do końca. Trzeba je zamknąć, oczywiście. Więc oglądajcie do końca, drodzy widzowie. Tylko tak, jak zamknąć bramę Mysterium? To jest dobre pytanie. Czy ja mam coś tutaj, ja mam jakoś aktywować? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. Na pewno coś musimy zrobić. A, może po prostu musimy, no właśnie, pogadać z tobą. Bo te bramy są jakby zainfekowane albo no po prostu zhakowane trochę, z tego co pamiętam. No właśnie, zainfekowane. W środku jest ktoś uwięziony. O nie! O! Jeśli doprowadzimy do przerwania programu, system się zresetuje. Tylko postaraj się nie zrobić sobie. Dobra, dobra, spoko, nie ma problemu. Damy radę. Jak sobie zrobić, skoro to iluzja? Tego, przyjacielu, próbujemy się... No właśnie, to nie jest do końca iluzja, co się okazuje. To jest... O nie, misja na czas! Złoto poniżej minuty 45, 2 żetony bohatera, srebro 2.15. Okej, pokonaj wszystkich wrogów. Dobra, czyli musimy zrobić w minutę 45, pokonać wszystkich wrogów. Misje na czas, więc jednak są, one wróciły. O wow, dobra. Okej, skupmy się. Co to jest? Mysterio! Tak, bawię się w bohatera. O, ty chłopie, dobra, dobra, już tutaj halucynacje wlatują. Dobra, gdzie są wrogowie? Jest i nasz ten kumpel jakiś, zakładnik. Dobra, 3, 2, 1. Dobra, pokonaj wszystkich wrogów. Bang, bang. Od razu lecimy tutaj, bez zastanowienia. Piorunki muszą wlecieć. Wszystkich łotrów trzeba pokonać. Dobra, to jest pierwsza misja, więc nie powinno być źle. Dobra, szybko. Pyk, wybijamy w powietrze. Bum, rakietki. Jak najszybciej musimy atakować, powiem szczerze, bo no wrogów jest dużo. Minuta 45, 30 wrogów. Co jest, ja nawet nie pokonałem. Dobra, bang. Szybko. Jakie tutaj dymy się dzieją na starcie. Nawet w ogóle nie słuchałem, co on do mnie głada, ten Quentin Black. Mapa offline? Nie chciałem włączyć. Dobra, musimy ich rozwalić, prędko. 32 sekundy. Pokonałem nawet nie połowę, więc niedobrze. Dobra, przyciągnijmy się. Bang, bang. Zaraz powinny mi się odnowić umiejętności, więc jakby jest szansa, że uda mi się to zrobić. Okej, wykończenie, bardzo dobrze. Bum, 47. Te wykończenia chyba zabierają zbyt dużo czasu, mam wrażenie. Ojojoj, dobra, piorunki. Bum. Bolało, bolało, zgadza się. Ale jakoś sobie radzimy.
Dobra, pyk, pyk, pyk. Nie wiem, czy też damy radę. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Oczywiście misję wykonamy, tylko pytanie, czy uda się ją zrobić na czas. Oj, tego się najbardziej obawiam. Gdzie ty poleciałeś, Spider-Manie? Czy ty jesteś jakiś... Co jest grane? Dobra, bęk, unik, pięknie. 22 na 30. Minuta 17. Da się to zrobić, da się to zrobić. Dobra, leczenie, pyk. Dobra, bęk, bęk, bęk. Użyjmy piorunków, żeby się dwóch pozbyć. 26 na 30. 15 sekund, 15 sekund. Dobra, tu jest wróg jeden. Dobra, jak najszybciej. Już nawet go po prostu wybiję. Szybko, przyciągnijmy się do kogokolwiek. 28, 5 sekund. Dobra, bęk, bęk. Piorunek, piorunek. Oj, 42. Bęk, 43. Horford! Widzowie, to się dzieje, to się dzieje. O, ale to była misja. Okej, okay, to było emocjonujące. Mamy złoto. I tak, będziemy musieli wykonać wszystkie misje na złoto, żeby tutaj, z tego co pamiętam, zrobić 100% gry. Tak, tak było w poprzednich częściach, więc tutaj raczej też trzeba będzie tak zrobić. A, i żetony są razy dwa, czyli zdobyłem 4 żetony. Dobra, wychodzimy z tego. Widzisz, ziomek, uratowałem cię. Mam nadzieję, że się cieszysz. No, wygląda na nawet zadowolonego. Git, w sensie jakby wychodzimy stąd, chodź. Wyjdzie za mną? Dobra, uratowany chyba, misterium. Dziennik twórców. Tak, zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Okej, czyli to jest jakby nagrania. O, czyli pendrive. Mhm, zgadza się. Była bardzo zaangażowana w ten projekt. Niestety w jej misteriach w mieście utknęło jeszcze więcej. To jest jakby pierwsze misterium, które robimy, też ciekawostka. Musimy odkryć, kto za tym stoi i wymierzyć mu karę. O, jasne. Ta cała misterium jest podejrzana. Podejrzana sprawa. Są ludzie, muszę im pomóc. Okej. Okay. Dowiedzieć się, o co naprawdę chodzi. Aha, zgadza się, musimy dowiedzieć się, ale mamy zrobione to. Ledwo co ledwo, ale się udało. I teraz w końcu mamy to, na co czekałem, czyli możemy się teleportować do tej dzielnicy. Tak przynajmniej to wygląda, że jakoś tutaj powinniśmy móc się teleportować, tylko jakby szybka podróż pod trójkątem. A, i patrzcie, mamy szybką podróż, czyli mamy coś, co bardzo nam się przyda, więc bardzo fajnie. I też, ogólnie z tego co widzę, mamy... Okej, okay, odblokowana szybka podróż, pięknie, do Central Parku, ej, faktycznie, Nowy Jork, o kurde, ale odkrycie, Nowy Jork, co nie? Dobra, kostiumy, czy ja mogę nowy kostium? Niby mogę, ale ja chcę technologię kostiumu, czyli to, czego mi brakuje, koncentracja, okej, okay. Przemieszczanie się, okej, okay. Bardziej potrzebujemy obrażenia, to jest to, czego nam brakuje, czyli pyk, bum. Nice. Teraz będziemy zadawać o 10% więcej, dzięki czemu jak będziemy mieli misję z walczeniem, to powinno nam pójść łatwiej. Tego już nie kupimy, bo nas, no niestety nie stać, więc tych misji jakby na razie dużo nie będę robił. Jeżeli chodzi o umiejętności, to mamy jeden punkcik i z tego co widzę, możemy zrobić coś takiego. Potężne uderzenie, które wybija. No niech będzie, spoko. Jeżeli chodzi o umiejętności wspólne, czyli no właśnie ta pętla i tak dalej, to z tego co widzę, to tutaj... Możesz teraz eliminować z przysiadu na linię z sieci dwóch przeciwników. No niby spoko, to jest takie bardziej na cicho. Tutaj natomiast mamy super skoki jakieś i... Okej, okay, przyrost koncentracji. No niby spoko, ale jakby wydaje mi się, że te umiejętności nie są aż takie dobre i nie są nam aż tak bardzo potrzebne. Dobra, teraz polecimy sobie z misją główną, bo wiem, że na to bardzo czekaliście. I chcieliście misje główne, więc najpierw zróbmy sobie klasyczną pętlę, bo kosztowało mnie to grube pieniądze, więc warto, abym zrobił pętlę, skoro już to wykupiłem i umiem to zrobić. I się przyspieszył, otworzył skrzydła i poleciał przez tworza. I faktycznie teraz można o wiele wyżej lecieć przy takim większym rozpędzie, więc fajnie. I musimy dostać się aż tam. Okej, okay. Spróbujmy jakoś wylądować. Nie widzę żadnych fajnych prądów w powietrze, ale widzę tutaj... Coś ciekawego. Też mi ciekawą poradę napisaliście, że przeciwników można eliminować kwadratem. Ja zawsze eliminowałem trójkątem, przez co jakby zeskakiwałem z tej liny w misjach na cicho i to średnio mi się opłacało. Ale teraz jak już wiem, że można też eliminować kwadratem czy trójkątem, którymś z tych, to na pewno będzie łatwiej robić misję na cicho. To też dzięki wam i waszym komentarzom, więc oczywiście bardzo dziękuję za te komentarze, bo są przydatne po prostu. Dobra, lądujemy. Bang. Świetne miejsce, żeby się przebrać. Mhm. Pyk. To jest misja główna, ja nie przeczytałem jakby co ona daje, ale zobaczymy. Jest i mama Milesa, pięknie. To dużo znaczy dla społeczności. Mhm. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dziękujemy, dziękujemy za wsparcie. Dobrze. Pozdrawiam. Pyk. Miles. Miles. Chodź, usiądź. Chciałam porozmawiać. Mhm. Co u ciebie słychać?
Dużo się dzieje w życiu. Kto gra? Esej napisany? Spoko. Klasyczne spoko, no. Wszystko git. O, spojrzenie matki. Dobra. Po prostu sporo się dzieje. No właśnie. Jest masa roboty w mieście. Martwię się podaniem na studia. Pete ma sporo na głowie. No, prawda. A Lee... Lee wciąż tam jest. On wciąż tam jest. Nie męczy cię to. Oczywiście, że męczy. Mhm. Ale? Ale chcę, żeby tej społeczności żyło się lepiej. To logiczne. Muszę zapomnieć o wszystkim, co mi nie służy. Skupić się na przyszłości, a nie przeszłości. Rozumiesz, o co mi chodzi? No, logiczne. Tak jakby warto się skupić na przyszłości, a nie na tym, co było. Dobrze gada. Ale Lee? Zapomnij o nim. Nie mogę mu odpuścić. O, klasyk, klasyk. O! Pat mi zawibrował. Ej, dobre, dobre to jest. To dzwoni. Angela, oddzwonię do ciebie. Jak możesz być zamknięta? Masz klucz. O! Co się wydarzyło? O! Nie, rozumiem, że to pilne. A... Wykonam kilka telefonów. Dobra. Mhm. Mamo, może pójdę i... Nie mówiłeś przed chwilą, jak jesteś zajęty? Tak, ale zawsze mam czas dla swoich. No i piękne słowa. Mądrze powiedział. Też w ogóle pisaliście mi, że jakby dialogi są za cicho, ale po prostu ta gra tak działa, więc... Dokąd mam iść? Chyba nie bardzo mogę, co mogę z tym zrobić. Róg 116 i konwent. To moja przyjaciółka Angela. Aha. Jest kustoszką i chce oprowadzić potencjalnego darczyńcę. Jasne. Ale system bezpieczeństwa ją odciął. Ups, niezręcznie. No. Angela zdobyła eksponaty na nową wystawę muzyczną, ale finansowanie przepadło. Ale spadłem. Jeśli ten darczyńca nie pokryje kosztów, muzeum czeka zamknięcie. Postaram się jej pomóc. Dobra, czyli misja, pomagamy. Bardzo łatwa powinna to być misja. Na razie jakby akcja się troszeczkę uspokoiła. Ale jak wiecie, to jest może być cisza przed burzą, bo jakby to wiadomo, to jest Spider-Man i nie jesteśmy nawet w połowie gry, więc mogą się wydarzyć tutaj ciekawe rzeczy. Dobra, już ratujemy Angelę. Dobrze, wiecie, że chciałbym zachować dziedzictwo muzyczne tej społeczności. Mhm. Ale jak mogę przekazać eksponaty muzeum, w którym zabezpieczenia nie działają? O nie, najgorzej. Rozumiem twoje obawy, ale zapewniam, że to muzeum będzie... Spider-Man? O, dzięki Bogu! Jest i Spider-Man! System nas odciął i zupełnie na nic nie reaguje. Może uda mi się to sprawdzić. Dobra, czyli będzie misja na cicho. Muszę znaleźć panel kontrolny. Aha. O nie. Podążaj za przewodami. Okej. Okay. Tutaj. Tutaj. Nie jest panel kontrolny. Where panel kontrolny? Gdzie ty go widzisz, chłopie? Tu na dole? Ziom! Gdzie jest panel kontrolny? A, tu jest, dobra, ale się ukrył. W takim miejscu panel kontrolny umieścili? Dziwne, dobra, chyba... O, po prostu tak. Przekaźniki są przeciążone. Muszę dostać się jakoś do środka. Ale fajny pajączek! O, jest! Ale nice. Moja ulubiona misja, widzowie, to już oficjalne. Jeżeli wytrwaliście do tej minuty, napiszcie hashtag ulubiona. Będzie więcej hashtagów dzisiaj na pewno. Cyk, 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 idziemy. R2, by włączyć silniki odrzutowe. O, czyli możemy skakać i latać przez chwilę. Jaki dronik kozacki. Oho, idziemy. Tu jest jakaś skrzyneczka. Chyba tędy muszę przelecieć. Aha. W górę. Cyk, 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 cyk. Tu nie ma przejścia. Idziemy tędy. Oczywiście, że są jakieś bandziory. Klasyk, klasyk. Tylko pytanie, czy cała misja będzie jako pajączek, czy może Spider-Man wkroczy do akcji? Najpierw muszę naprawić przekaźnik bezpieczeństwa. Mhm. Przekaźnik bezpieczeństwa. O! Okej, czyli żeby tam się dostać, potrzebuję naprawić przekaźnik bezpieczeństwa. Tylko pytanie, gdzie on jest? Czy ja coś pominąłem? Czy ja muszę zejść jakoś na dół tutaj? Chwila. O, dobra, to trzeba było naprawić, dobra. Uwaga, naprawiamy. Pajączek naprawia. Co jest grane? O! Nie najgorzej.
Dobra. Siup. A, po prostu załataliśmy to. Świetnie. Muszę znaleźć pozostałe skrzynki. Dobra, podążaj za przewodami. O, dobra, czyli naprawiłem przekaźnik i teraz tu powinno się otworzyć przejście. Jest czy nie ma? Czy potrzebuję więcej takich naprawić? Okej, okay, mogę prze... Nie mogę przejść? Dobra, jest więcej przekaźników, które prawdopodobnie pominąłem. I trzeba naprawić wszystkie. Skąd miałem wiedzieć, że mam naprawić... E? Myślałem, że tu jest jakiś przekaźnik, ale chyba nie. Skąd miałem wiedzieć, że jest więcej przekaźników i jakby, że muszę je naprawić? Tu przewody są. Tutaj, a tu są te bandziory, okej. Okay. Czyli może był gdzieś na początku jak... A, bo teraz w tą stronę. O, oh, wow! Hej, Miles. Dobra. We wszystkich domach list. Nie widział Martinali. Lecę! Dzięki. Oj! Siup! Trzeba będzie uważać. Mogłem mu uciec, skoro mogłem... Tu, górą i tam gdzieś jest kolejny. Co mogłeś? Bądź się, że nikogo nie skrzywdzi. No tak. Dobra. Ale bez obaw. Jak ja mam się tam dostać? To jest dobre pytanie. Czy ja mam aktywować... Halo? Czy ja... O! Dobra, misja typu... Pajączek lata. Dobra. Misja typu latający pajączek. Tu chyba nikogo nie ma w tym pomieszczeniu. Ale muszę się dostać do tamtej skrzynki. Czyli tak jest, wentami górą. Dobra, spróbujmy jakoś tędy może. Na cicho. Okej, okay, nice. I teraz stąd powinienem bez problemu przedostać się na drugą stronę. O ile mi starczy dopalaczy. A, na luzaczku, pięknie. Dobra, idziemy, cyk, cyk, cyk. Mhm. I to jest chyba ostatnia skrzynka. Zobaczmy. Aha. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, otwieramy. Otwieramy. Halo, pajączku. Okej, okay, chyba muszę jakoś się dobrze ustawić tutaj. Albo blisko, albo... Albo dalej? Tak, dalej, dobra, okej, okay. Pyk, pyk, pyk. Mocny pajączek. Dobra, już to naprawiam. Mogę wymierzyć? Dobra, podejdę bliżej. Ale poprzerywane przewody. Nice. Ale system wciąż leży. Pewnie jest tego więcej. O nie! Jest kolejna skrzynka. Już w aucie, tak? Tak. Dobra, jak mnie przyłapią, to koniec. I sporo miejsca w autach. Ha. Ich ominąć, nie dając się zauważyć. A dobra. Zmyłka w tonacji C. Jakieś żarty sobie stroisz? Mhm. Ominąć. A, dobra. Coś dziwnego tu pełza. O nie! A! Strzelają! Szybko, szybko! Tup, 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 tup! O! O! Kłopoty! Nie pęka. Dasz radę. Kolejny szybko. Siema! Brawo, paja! To było głupie. Usmażyli mi pajączka! O nie! Ale to chciałem na szybko, widzicie? Na szybko tak zawsze się kończy, jak chcecie coś zrobić. Okej. Okay. Tylko mi tu nie pęka. Dasz radę. Dobra. Kolejny szybko tym gościem. Jak mam zrobić, żeby go... A, w kibelek po prostu strzelić. Albo spłuczkę aktywować? Cyk, cyk, cyk. A, spłuczkę. Dobra. Aha. Dobra, to było łatwiejsze niż myślałem. Kto tam? Tak, lepiej, żebyś to był ty. Siema. Zbrojony typie. O! O, to jest lustro. Zderzyłem się z samym sobą. Dobra, spokojnie. Okej, okay, i do wentów spadamy. Miles, wszystko dobrze? Wystąpił mały problem, ale radzę sobie. Mhm. Skoro tam jesteś, sprawdź kilka instrumentów. Przygotujesz się do studiów. Mamo, ja idę w technologię. Mama troluje. Będę korzystał z komputera. Muzyka zaczyna się od człowieka, jego instrumentu i duszy. Kiedy miksujesz lub samplujesz, musisz się wsłuchać i wydobyć te dusze. Mądre. Ja tego nie potrafię. Wiesz, że mówisz teraz jak staruszka. Ale i... mądra nice. Staruszka. Dobra, mamo, ja tu mam ważną misję pająkową. Ulala, zepsute. Dobra, naprawmy to szybciutko. Nice. Okej. Gdzie dalej? Sygnał jest silniejszy. O! Został jeszcze jeden przekaźnik do uruchomienia. Dobra, ostatni przekaźnik, najważniejszy. Gdzie on jest? O, w mordę. O, wow. Muszę się przedostać na drugą stronę. Dużo. Ktoś się tu rozbija? Dobra, spróbujmy może jakoś przez środek. Aha.
Odciągnijmy tego gościa tam. A tutaj, tego weźmy tu. Strzelę w pianino gdziekolwiek, to zadziała? Działa, nice. Aha, a ciebie dajmy tutaj może po prostu. I lecę! O-o, paliwo się kończy. Ło, ale brakło. Dobra, nieważne. Oni mnie nie widzą, oni mnie nie widzą. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Okej, okej. Spider-bot, spider-bot. Dobra, teraz musimy załatwić typów. Skoro możemy już tutaj wejść normalnie. Ulala! Drzwi są w końcu otwarte. Ale zaginęło trochę rzeczy. Jest w strefie załadunku. I już tam zostanie. Dobra. Dobra, po prostu będę się z nimi bił. Bęk! Wszyscy wybici w powietrze. Nice! Pięknie. Dokładnie. Ha! Ale zrzuciłem rusztowanie na niego, pięknie. O! Coraz lepiej mi chyba idzie w walce, powiem szczerze. Bum! Siema. O! Wszyscy? Chyba a nie, jeszcze dojechali jacyś typy. Czyli jeszcze pościg będzie. Uhuhu. Mhm, siema, koledzy. Za godzinę widzimy się na miejscu. Uciekacie? A to cwaniaki. Mega jadowity wybuch? Nice! Wow, potężna do aktywu go, gdy twój wskaźnik mega jadowitego wybuchu będzie pełny. Nowy wskaźnik mamy, okej, dobra. Czyli będę mógł raz na jakiś czas aktywować mega jadowity wybuch. Przydatne. Dobra. Raczej nie powinno być trudne. Ale mamy dwa auta do zatrzymania. Mhm. Dobra. Się. I tak nie uciekniecie. I tak nie uciekniecie, dokładnie. Czy ja będę w stanie tak dobrze się przyciągnąć, żeby ich złapać? Oj. Rozpędźmy się. Pętli nawet nie próbuję, chociaż mógłbym. Ale wydaje mi się, że pętla by tutaj za dużo nie zdziałała. Ale uciekają cwaniaki. Co jest? Okej. Okay. Unik. Dobra. O, nabieram rozpędu. Mam was. Dobra, teraz uważnie. Kółko. Jo! Czyli nie chcecie po dobroci? Mhm. Dla mnie bomba! Oj, nie! Źle to zrobię, powinno być jak czerwone jest. I bum. No mogę się przyciągnąć do nich? Czy ich próbuję? A, dobra, próbuję ich tak zatrzymać, okej. Okay. Dobra, nara, koledzy. Bum. Adios! Dobra, co mam wciskać? Co mam wciskać? Nic? Okej. Okay. Haha! Nice! O! Po co mu ten bęben? Ciekawe. A gdzie jest drugie auto? Mają eksponaty z jednego auta? No. Ale wtopa. Co teraz? Wybacz, Angelo. To przekreśla wszystko. Oj, oj, oj. No i żegnaj, wielki darczyńco. Wciąż trwa zbieranie funduszy? Jeśli nie znajdziemy drugiej ciężarówki, nie będzie wystawy. A bez wystawy nie oj, będzie... Oj, oj. A bez gali... Ale się porobiło. Muzeum czeka zamknięcie. No to co, trzeba znaleźć drugie autko. Nie dojdzie do tego. Słowo. Obiecuję. To magiczne słowo, obiecuję. O, to należy do Clyda Stubfielda. Prawdziwego funky drummera. Masz pojęcie, jak często był samplowany? No. Nie da się go przecenić. Wpłynął na funky hip-hop. Dziękuję. Spokojnie, znajdę ciężaróweczkę. Znajdę resztę eksponatów. Dziękuję. Dziękuję, Spider-Manie. No dobra. Zadzwonię do Pita. O, czyli to nie będzie jakby dalsza część misji, tylko... Teraz będzie zmiana.
Okej, ciekawe. Ciekawe co u Petera w ogóle. Jak tam z nowym kolegą, z Harrym sobie radzi. O la la, on jest chyba na drugim krańcu Nowego Jorku, z tego co widzę. Mhm. No jestem. Dam, 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 2000 punkciochów. Masz chwilę? Pewnie. Poczekaj, Harry dzwoni. O Boże. Pogadamy później? O, jasne, spoko, nara. Zaraz się Spider-Mani pokłócą, jak tak dalej pójdzie. Po doktorze na razie ani śladu. Przydałaby mi się druga para oczu. Już będę. MJ się do ciebie odzywała? Mówiłeś, że do niego jedzie, tak? Na razie cisza. Dobra. Miała dać znać, jak będzie na miejscu. Miejmy nadzieję, że zrobił sobie wolne. Tak, na pewno. Dobra. Jak najszybciej, nie ma problemu. No to lecimy. Jestem ciekaw, co ten Harry znowu wykombinował, bo też nie ma co ukrywać. No ma Venoma. Ma Venoma w sobie, na pewno. O! Miejsce do zrobienia zdjęcia. Jak najbardziej chętnie skorzystam. To darmowy exp, a w końcu tych miejsc całkiem sporo tutaj jest. Pytanie, czy na dachu? Chyba to graffiti trzeba będzie ogarnąć. Po chwilach się robi aparat. W dół? W lewo? Nie, tak są misje. O, już zapomniałem. Zapomniałem, albo... O, dobra, odpaliło się teraz. Dobra, obiekt widoczny. Zrób zdjęcie. Nie ma problemu. Ops. No zrób zdjęcie, no. Ech. Obiekt... Jakoś tak to działa dziwnie, że ja wciskam i to się nie robi. Jakby chyba trzeba po prostu dłużej przytrzymać. Dzieciak mojej przyjaciółki namalował. Pokazała mi szkic dzień przed tym, jak mural się pojawił. Bez ludzi. Nowy Jork jest niczym. Bez ludzi. Nowy Jork jest niczym. Dlatego po to jest Spider-Man. Aby byli ludzie i żeby ich mógł ratować. Czy jakoś tak. Dobra. Tędy. I jesteśmy na miejscu. Ups, ojej, się rozpędziłem. Troszeczkę się rozpędziłem, powiem szczerze. Aż za bardzo. Chodźmy na górę. I tutaj. Siup. Wbijamy do środka. Dobra, to może być ciekawa misja, tak szczerze mówiąc. Jestem ciekaw. Connors się znalazł. Co się wydarzy? Jeszcze nie. To MJ. Złe wieści. W domu Connorsa roi się od łowców, a sam doktor zaginął. Oho. Na szczęście. O nie. Chyba wiem, gdzie go znaleźć. Gdzieś za rzeką. Ale cicho gada. Już po niej. Oho. Ruszajmy. Czeka na nas. Jo! Ale się... ale wpadła. Co ty robisz? Co ty robisz, dziewczyno? Jak ona zaraz będzie w bazie bandziorów. I to jeszcze łowców, nie zwykłych bandziorów. To są jeszcze łowcy. Jeszcze lepiej. Okej. Dasz sobie radę, dasz sobie radę. Tylko nie panikuj. W sumie ciekawe, gdzie oni mają bazę, bo w sumie nie do końca wiadomo, mają jakieś tam swoje te obozy, ale może to jest główna baza, której my szukamy. Ciekawe. I w tej bazie być może będzie Kraven. Chyba. Przynajmniej tak to wygląda, taką bardziej główną bazę. Wezmę sprzęt. Aha. I co teraz? I co teraz? Strzelaj! Ja gram? Okej. Okay. Sprint. Ha! O, to tylko zwykły paralizator. Myślałem, że będzie można tym strzelać. Co teraz? Czym ja gram MJ? Connors musi gdzieś tu być. Dobra, i zwiedzamy opuszczone zoo. Ha! Ale misja na cicho. A, MJ też ma jakieś tutaj wyczucie. W sensie jakby taki instynkt. Bardzo dobrze. Doktor Connors, to ciebie szukamy. A, otwórz. Banali tu doktora Connorsa. Mhm. Czyli chyba to był Lizardman? Chyba tak? Nie pamiętam, jakby wybaczcie mi, ja to wszystkich uniwersów nie kojarzę aż tak bardzo, ale... Kiedyś Spider-Mana no, oglądałem chyba wszystkie filmy, ale... Nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać. Ale chyba był Lizardman. Było coś takiego. Może nie do końca tak się nazywał, ale był na pewno. Dobra, przyciśnij się. Okej, okay, L1 wyceluj obiektem do odwrócenia uwagi. Okej.
Musi spojrzeć w inną stronę. Siup. Kto tam? Dobra, idziemy. Już kiedyś graliśmy jako MJ w poprzednich Spider-Manach i pamiętam, że te misje były dość przyjemne, one nie były jakoś takie trudne, ponieważ MJ nie ma żadnych mocy, więc jakby... Z dachu mogę mieć lepszy widok. Więc jakby no też te misje nie mogą być jakoś super trudne. O! Okej, po pewnym czasie, jeśli cię trafiłem, możesz stracić przytomność. Ale jazda. Unik za osłonę. Ziu. No, nie powinno cię tu być. Aha. Dziewczyno. Dziewczyno. Zmierzę cię bezboleśnie. Dobra, może ja się wycofam? Idę po ciebie. Ale ty jesteś głupi, łowco. Patrzcie, co ja mu robię. Idę sobie tu i pyk. Wow. Wow, he's so stupid. Ja nie wierzę w to, naprawdę. Ten łowca był... Oj, kto cię zatrudnił, chłopie? Kto cię zatrudnił do tej roboty? Muszę ich rozdzielić. Mhm. Wielu próbowało go zabić. Ludzie i bestie. Okej, samy. Idę na miejsce. Dobra, idź. A ja tymczasem podejdę sobie tutaj. Pyk! Nawet tylko się nie odwracaj. Oj, wraca. Uwaga, oberwał ktoś z łowców. Jaka uwaga? Weź tam, cicho. Do spania. Czas na sen. Dobra, gdzie jest ten doktorek? Bo już naprawdę robi się tutaj troszeczkę gorąco. Nawet nie spodziewałem się, że będę tutaj grał jako MJ. A co tam jest? O! Trzeba to sprawdzić. O! O mój Boże. O mój Boże. Walczer, czy go? Muszę znaleźć Connorsa. Mhm. Piękne skrzydła. Co to jest? Spójrz. Zbadaj. Kolejna noc naznaczona milczeniem śmierci. Craven. Nie byłem pewien, czy mogę przyciąć mu skrzydła. Oho. To mogła być moja słabość. Jak zawsze. Nie. Nie. Nawet to go nie ocaliło. He's dead. Po prostu. No ten Craven... Coś czuję, telefon. Że będzie z nim ciężka walka. Telefon! Komórka Connorsa. O, proszę, nie padnij. Harry, tu MJ. Jestem w opuszczonym zoo w Jersey. Tu... Serio? Ale unlucky ona jest, nie wierzę w to. O, chyba znalazłem doktora Connorsa. Proszę! Proszę! Klasyk. I do klatki. Dobra, trzeba będzie się pozbyć tych łowców. Jakoś. Wyciągnę pana stąd. Misja MJ. No kto by pomyślał? Ale piękne ujęcie. By wejść do klatki. A do kajdan Connorsa potrzeba klucza. O wow, ale to będzie rozbudowana misja. Dobra, dwie C. Znajdź klucze do kajdanek, znajdź kod do klatki. How? Ja mam całe to miejsce przejść? Sprint. Siu. Dobra, ja tutaj się wczuję. Jestem MJ. Nie mam żadnych mocy, a jednak potrafię dużo zdziałać. A co, oni do siebie celują? Jakiś duel robicie, czy o co chodzi? O wow, to jest jeszcze jeden. Ha! Twoje ostrze! Trójkąt. O nie. Co to jest? Zasłużył na to. O! Oh. Okej. Okay. Zmrok. Zmrok. 22 stopnie. Zginął od ciosu ostrze. Mhm. Dobra, nie słuchamy tego Cravena. Nawet stawia jakiś opór. Dobra, rzućmy może tu. Siu! Ha! Do spania! Następny. Siu! Okej, okay, spoko. Muszę pamiętać, że oni też mogą strzałami we mnie strzelić, przez co mogę stracić przytomność. A? Przeskanujmy ten teren. A mam w ogóle zaznaczone, gdzie mam iść, więc... Nawet easy. Tylko, żebym po prostu nie wbiegł w kogoś. To jest jakby najważniejsze. A, szorżo! Bang! Ale oni są prości do pokonania.
Ej, łatwiej jest mi ich pokonać jako MJ niż jako Spider-Man. Daj mi spokój. Zaraz pana uwolnię. Daj mi spokój. Chłopie, ja cię tu ratuję, a ty masz jakieś problemy. Okej. Dobra, chyba najpierw pójdę tutaj, bo bliżej. Mhm. No, tu pewnie będzie kodzik. Przeskanujmy to miejsce. Są tam, ale okej, mogę ich tak naprawdę ominąć. Steruję dronami. Oj. Ra. Oh no. Trzech? On ma klucz. Pole maskujące. Chyba się za nim schowa. Aha. Ale naprawdę czuję. Dobra, on ma klucz. Możemy to zrobić na cicho tak naprawdę. Okej. Czyli odpaliłem pole maskujące. Mamy klucze. I oni mnie nie widzą. Zrobiłem to na cicho. Run! O! O! U! O wow! Bez względu na cenę. Da! Szybko! Ewakuacja! Aaa! Au! 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 O! Ale jej się noga w schody wbiła. Co jest grane? Widzieliście to, widzowie? A teraz kod. Okej, dobra, ale spoko. Zapisało mi grę, więc spokojnie. Udało się. Nie musieliśmy tego jakby robić. Aaaa! Czarżo! Let's go! Dobrze, pięknie. Jakoś na... O nie, tam są pieski, kotki. Ja muszę się dostać 127 metrów w tamtym kierunku. Dobra. Nara. Z pieskami sobie już nie poradzę. To już nie zadanie dla MJ. Tu jest Grażyna! Tu jest Grażyna? Ej, chłopie, zejdź stąd. Złaś. Gdzie ona? No ale głupek. Ja byłem pod tym, pod namiotem się schowałem. Dobra, szybko, szybko. Widzę, że tutaj nie ma co się bawić, po prostu biec przed siebie, jolo. W panice, chaos, chaos gaming, chaos gaming. Chaos gaming. Łowca znający kot. Au! Dziewczyna jest tu! Okej, uznajmy to za remis, uznajmy to za remis. Uznajmy to za mały remis. Jest. A teraz siema. Bęk. Dobra, niestety mnie trochę cofnęła, jak widzicie. Ale spokojnie, zrobimy to bardzo szybko. Badam to. Nie, auć, raz mnie trafił. Okej, spokojnie, spokojnie. Mogę stracić przytomność, ale nie straciłem. Dobra, nice, 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 nice. Uhu, nice, dobrze, dobrze. Okej, osapnijmy chwilę. No, MJ jest twarda, powiem szczerze. Już ze trzy strzałki oberwała, ale dalej się trzyma. Dobra, znajdź klucz do klatki. I oni byli chyba gdzieś... Dopiero tam na górze, bo tutaj przebiegłem na YOLO. Ta, i oni byli tutaj. I to mnie poskładało. Wygląda dobrze. Łowca znający kod musi być blisko. Rzućmy tam. Okej. Sprawdzę. Cicho! Do spania! Jest dziewczyna! Jestem! Siema! Proszę, proszę, proszę! Au! Ale mi przywalił! Unik za osłonę, unik za... O, najgorzej na świecie! Serio? Jeszcze raz muszę to przejść? O, wow! Jak widzicie, pokonałem już wszystkich łowców i teraz możemy pójść odzyskać ten kod, który jest nam bardzo potrzebny. Co to było? Obejrzyj znak. To musi być to zoo, zamknięte po ataku lwa na Zgadza się. Łowczyni z kodem szła tędy. Aha. Gdzie zniknęła? Łowczyni z kodem. Gdzieś zniknęła, nie podoba mi się to. Dobra, odpalmy sobie kompy i zobaczmy, że kodzik będzie na komputerach. Musi być gdzieś... O! Kłopoty! Trzeba się jej wyrwać, szybko. No. Dobrze! Aha. Mówiło sobie mangusta. Dobra, give me kodzik. Może ten ktoś zna kod. Muszę go tylko przekonać, że jestem... No. Dobra, czyli będziemy musieli pogadać. Pyk. Dobra, dowiedzmy się czegoś. Symkariańska poezja. Jej język ojczysty. Aha. Wygry, Johir. Jej symkariański jest doskonały. Oby mój był przekonujący. Oby, oby.
Oznaczenia radiowe. Mhm. Sprawdźmy, kim jest ten cały mangusta. Aha. Garin. Coś czujesz, zaraz zostanę tutaj napadnięty. Więc szybko zróbmy, co możemy zrobić. Vika. System rankingowy. Kapitan. O. Jest szefową Garina. Kills, Hans. Okej, okay, ciekawie. Załatwmy ten kod. Okej. Okay. Dawaj, MJ. Let's go! Mariański jest dość znośny. Odpowiedz. Idwika, Vika, Monguznak. Vika, Petekwoj. Garin, Elegemwana, Hiva, Szajbol. O! Holwana, Kakezleka, Skodok. A Kodok, Czorosata, os informacjo. Na białej tablicy. Tepediga, Stuthadnat. Mien Hongon Beszelhetswelem. Aby się nie pomyliła teraz. Merta Fejet Bekerulhet. I wyłączyła. Nara. Dość przyjemne uczucie. Dobrze, okay. Muszę iść, zanim zacznie węszyć. Gdzie ta tablica? No właśnie. Znajdź kod do klatki. Biała tablica. No, to jest ta tablica. Przynajmniej tak wygląda. Biała tablica. Nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Dobra, spróbujmy, może jakoś tędy przejść. Nie, ona musi być tutaj. No jak? Znajdź kody do klatki. Biała... Ta tablica! Ukryta! Mhm. Kody do bramy. Nice, będziemy mogli stąd w końcu wyjść. Dobra, Connors. Czas pryskać. Dobra, uratujmy doktora Connorsa i wynośmy się stąd. Oj, ciężko, ciężko, powiem szczerze. Ciężka misja. Okej, okay, stąd mogę zeskoczyć i chyba... Nie ma tu jakoś niebezpiecznie wrogów. 60 metrów do Connorsa. Craven już tu jedzie. O nie! Stąd wynosić. Szybko. Ewakuacja, bo Craven już jest niedaleko. O Jezu, oni znowu. Dobra, spróbujmy ich jakoś... Tu już mnie widzicie, tak? No dobra. Może rzućmy tam? Co oni robią? Patrzcie, oni stoją w miejscu, jakby byli zepsuci. Ej! Halo! Chciałem rzucić was tym kamieniem? Dobra, oni są zepsuci totalnie. Najgorsze jest to, że... Okej, mogę zeskoczyć, nice. Co my tu mamy? A to już patrzyłem. Nie zasłużył na to. Okej. To już raczej nic istotnego. Dobra, ratujmy doktora. To nasza najważniejsza misja w sumie. No, hello. Pa, pa. Szybko poszło, dobrze. Dobra, klatka. I ratujemy, panie doktorze. Mam nadzieję, że nie będzie panikował. O-o! Znasz tę bestię? Craven! Nazywa się Kurt Connors. Aha. To dobry człowiek. Już po tobie, MJ. Mhm. Nie ma dobrych ludzi. Oho! Tylko... dobre cele. Co jest grane? Niezła próba. Nawet na to nie zareagował. Co jest grane? Co on chce mu zrobić? Ulala. Czy on się teraz zamieni w coś? Sorry za obsuwę. Jej, dwóch Spider-Manów. W sensie Spider-Man i Venom. Czy to będzie walka z Cravenem? To może być ciekawe. Teraz tak. Atrium jest w laboratorium. Może będzie tam próbka serum. Oho. I wiele czasu. Zaraz będzie po nim. Czyli jednak Spider-Man. Let's go. Tam na wzgórzu. Szklany budynek. Proszę. Szybko! Mm-hmm. Zrobimy przejście! Nie wychylajcie się! Zobacz, doktorze! Dobra! Pęk! Robimy przejście! Chociaż, szczerze powiedziawszy, lepiej przejście by mi się robiło jako Miles, bo jednak na Milesie mam lepsze umiejętności. A Peter nie jest jeszcze aż taki mega dobry. Ja się właśnie biłem w krzakach. Tak. Dobra. I ziup. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo przeciwników i sobie poradzę ze wszystkimi.
Dobra, widzę, że tutaj nie ma wchodzenia na lampy. Co ty kombinujesz? Dobra. Jakieś taktyczne wykończenie. Nice. O nie, porażone umiejętności. Najgorzej. I tutaj, okej, okay, korzystanie ze zdolności. Dobrze, dobrze. Dobra, pieski. Dobra, już co? Powiem tak. Chodź tu, piesku niedobry, co mi zakłócasz moje zdolności. Wynocha. I wszystkie są nam zresetowane. Oh my god, dobra. To będzie ciężka misja. Oj tak. Dobra. Czysto? Przecież oni tu jeszcze są. No nie wiem, czy tak czysto. Dobra, pozbądźmy się tego. Ciebie też w sumie. Nara. Pięknie, w pięknym stylu. O! Już mamy cięższych przeciwników, starczą i tak dalej. Dobra, ładne combo. Zaraz mi się te umiejętności załadują, ale... Niedobrze! Musimy szybko się ich pozbyć! Okej. Gdzie jest kolejny? Gdzieś widzę. A, tu jest, chodź. Ptaszki. Dobra. No właśnie, nikt już dzisiaj nie docenia. Orzełki muszą zostać pokonane. Nara. Wolałbym jednak wykończenie wykorzystać na orzełka, bo... Właśnie. Dobra. Bo jednak te orzełki są bardziej wkurzające. Chociaż i tak już lepiej mi idzie niż ostatnim razem. To na pewno. Aha. Pięknie. Czy ja... Dobra, bo ty jesteś tym cięższym przeciwnikiem. Dobra, skontrowana, narka. Ciebie trzeba w ten sposób. Ciebie w sumie w ten sposób można. Pęk. Nie no, fajnie się rozwala tych przeciwników. Ale jednak, no jednak wymaga to troszeczkę skilla. Mogę z tego zrobić antidotum. No i tyle. No i po antidotum. Już koniec, po doktorku. Kraven Łowca. Bierz sobie na szyi, uwiesił. Oho! Zamienia się w Lizarda, co jest? O! Co jest? Ulala! Czy Peter Parker właśnie umiera? Chyba jednak nie. Spodziewałem się, że będzie większy. Oho! O, tamten szaleje, co jest grane? Oho! MJ ucieka. Peter, nie umieraj! Chyba raczej nie umrze. Aż tak by się to nie skończyło. Aż tak źle by nie powinno być. Już dobrze. Powinien się jakoś zregenerować. Nie czuję się. Najlepiej. Słuchaj. Oho. To będzie twoja najfajniejsza blizna. Ta. MJ. Ojojoj. Ja oddycham. Chłopiec na wykończeniu. Ej, no nie możesz tak skończyć, że Peter Parker umiera. Co jest? O-o! Ale jazda! Wiem! Jest dobrze, chodź! Nic nie widzę! Oj, to już koniec! Widzowie, jak wytrwaliście do tej minuty, napiszcie hashtag koniec, bo to koniec Petera Parkera. Kto by pomyślał, że takie rzeczy się wydarzą? Przepraszam. Zawsze zbyt zajęty. A tamci się biją. Nie. Patrz, nie. Do wyjścia. Powiedz coś. Już prawie. Trzymaj się. Trzymaj. Ej, Kraven przegrał. Venom zwyciężył.
ale jazda. No, to chyba pożegnanie ze Spider-Manem. Koniec, nie ma Spider-Mana. Zostań z nami. Z taką raną nie ma szans, żeby przeżył. Pete, dawaj, to przecież nic. To przecież nic. Chłop ma ostrze w brzuchu, to przecież nic. Co ten Harry gada? No i koniec, nie ma już Spider-Mana. Poszedł spać. Ulala. Dobra, chyba wiem, co się wydarzy. Harry przebudzi się. Albo... po prostu Venom go wyleczy. Jest to całkiem logiczne. Oho. Chłopie, tracisz moc. Ej, nie gadajcie, że Harry teraz będzie normalny, a Spider-Man będzie Venomem? Co się stało? Co jest? Nie wiem. What? Ale plot twist. Andrzej, zabierz go stąd. Zajmę się tym. Chodź. No nie, Harry stracił swoje moce, ale zdaję jestem. Okej, cios symbiota. Nice. Nice, pięknie. Ej, ten nowy Spider-Man jest dobry. Oni chyba nie są w stanie mi nic zrobić. Ale hitki. No to już jest mi go żal. Nice! Ale jesteśmy teraz potężni. Jeszcze z czarną siecią strzelamy. Pięknie. Dobra, wszyscy pokonani. That was easy. Czyli jednak, Peter Parker przeżył. Nice! Udało się. Wow. MJ, już lecę. I jest zdrów, 100% HP. Co, przegrałeś, cwaniaczku? No, bardzo dobrze. Gdzie Lizarda? Lizard uciekł. Ten pająk jest mój. O, możesz spróbować. Wątpię, żeby ci się udało. No i przegrał swój pojedynek. Hehe. A tymczasem... stójcie tak. Tymczasem Harry jest chory. Albo daj wodę. Woda. Dobra. Oj. No właśnie, coś czuję, że Harry jednak w 100% nie wyzdrowiał, tylko po prostu miał w sobie Venoma, dzięki temu żył. Czyli bez niego znowu... Ajajaj. Okej. Musimy wymyślić, jak ci go przekazać. Jak mi go oddałeś? Nie wiem, jakoś... samo wyszło. Samo wyszło? Okej. Okay. Spróbuję. Dasz radę. Pete, masz coś... Co jest? A no tak, ostrze. Okej, okay, nie o to mi... Co jest? Jesteś cały? Tak, tak, tak. Spróbuję jeszcze raz. Teraz się uda prawdopodobnie. Miejmy taką nadzieję, że się uda. Dawaj. Nie chcę wyjść. A, to Venom. Nie wiem, co mam zrobić. Musimy znaleźć Connorsa. Tyle, że obecnie jest wściekłym gadem. No, to raczej mały problem. Serum!
miał je na szyi. Wstrzyknął je Connorsowi. Moglibyśmy je znaleźć, poddać analizie i użyć sprzętu, żeby zrobić lekarstwo. I sprawić, że Connors przestanie być Lizardem. Mądrze! Ja zacznę szukać Cravena. Pewnie już się wyniósł z tamtego zoo. Ale na szczęście zostawił nam coś na pamiątkę. Ostrze! O! Cokolwiek to znaczy, jest napisane cyrylicą, więc jakby ciężko się domyślić, co to może być, ale jednak... Hello, jestem Venomem! Nice! Nowy Spider-Man. Venom. I awansik. Zdobyto kostium. Zdobyto trofeum. Poziom 17. Jest lombard specjalizujący się w rzadkich przedmiotach. Aha. Chodźmy tam. Dobra myśl. Okej, okay, czyli... Pełen energii. Pełen energii. Czułem się tak samo. Jak to właściwie działa? Właśnie. Nie mam pojęcia. Ja myślę, a kostium słucha. Dobra. A nuż to pomoże znaleźć Cravena i jego serum. Aha. Nie daj się dźgnąć. Proszę. Dokładnie. Na ogół mi się to udaje. Nie daj się dźgnąć po raz kolejny. Jakie mam teraz ten? Co jest grane? Dobra, wylądujmy na jakimś budynku, bo ja muszę coś jeszcze kliknąć. Jakieś umiejętności, wbiłem level, zobaczyć kostiumy i tak dalej, więc... dobra, kostiumy. Co my tu mamy? Nowy kostium. O! To wygląda całkiem nieźle. I mamy kostium... Czarny kostium, czyli kostium Venoma. Bardzo ładnie. Możemy sobie odblokować ten, z tego co widzę, tylko mamy mało części sprzętu, więc jakby... więc jakby ta lipa, ale dobra, odblokujmy sobie to. I mamy kilka wariantów. I te warianty wyglądają naprawdę ładnie. Ej, ten zielony chyba jest najbardziej spoko. No, taki okej, okej. A ten? Czerwony, biały. Nie, chyba czarny z żółtym akcentem pająka wygląda najlepiej. Tak moim zdaniem. No. To wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. I chyba możemy jeszcze sobie jakieś tutaj umiejętności kliknąć. Tylko pytanie jakie? Dobra, czyli mamy umiejętności Venoma. Okej. Jak najbardziej chętnie. Chętnie przygarnę. No i mamy poziom 17, ale niestety z tego co widzę to... No właśnie, tych umiejętności niby mamy. Ale tak naprawdę jeszcze mamy bardzo dużo do kupienia, więc tutaj trochę lipa. Dobra, umiejętności, zdolności. Zobaczmy, czy mogę sobie tutaj coś wymienić. Zablokowane. Cios symbionta. Właśnie, też pisaliście mi, że to nie jest symbiot, tylko symbionta. Symbiont. Jakoś tak, ja to może źle wymawiałem. Aha, czyli nie mamy takiego ataku. Tutaj mamy kolejny. Tu mamy na przykład uderzenie. O, ej, to wygląda pięknie. Co jest? Okej, to mi się podoba. Tu mamy jakiś niedostępny, więc pewnie też się da odblokować. I tak, kostiumy mamy. Technologia kostiumu. Czy mogę coś w obrażenia na przykład? Jeszcze bardziej? No oczywiście, części sprzętu i rzadkie części sprzętu, więc spróbujmy zrobić sobie może teraz jakąś małą misję poboczną, żeby... O, na przykład zdobycie kryształu. No to hop, lecimy oczywiście do kryształu. Tych kryształów już dużo nie zostało, więc warto po prostu je zrobić i mieć już to, że tak powiem, z głowy. I to jest bodajże tutaj. Tylko teraz jakby mamy nowe moce, więc... Powinno pójść zdecydowanie łatwiej, jak zresztą sami widzicie. No i sobie poradzimy tutaj, bez problemu. Z nimi tutaj wszystkimi. Bang. O, pięknie. Tylko, że niestety nasz kumpel Harry ma teraz, no tak powiem, małe kłopoty, ponieważ znowu prawdopodobnie umiera. Więc, no nie za ciekawie. Pyk. Dobra, na spokojnie. Wszystkich to jestem w stanie pokonać bez większego... O, czy to weszło jakieś podwójne combo? Tak to wyglądało. Dobra, ostatni. Chyba ostatni. Jeszcze tu jeden się ukrył w piasku. No chodź. Dobra, nara. Te kryształy są bardzo łatwe do zrobienia, co prawda jakby ekspa dużo nie dają, ale... Jednak... Bang! Jednak coś tam dają. Dobra, posłuchajmy, co tam ciekawego Marko miał powiedzieć. Ledwo co słyszę. A ja od dawna tak nie byłem. Mhm. No dobra. Przecież ci obiecałem. Marko porzucił Sandmana dla swojej córki. O! A Craven znowu go obudził na potrzeby tych głupich chłopów. Ajajaj. No, coś w tym jest. Ten Cravenno, trzeba się go jak najszybciej pozbyć. 400 expa, więc w sumie nie tak źle.
Mam jakiś patrol łowców. Gdzie jest patrol łowców? Gdzieś tam. Tu mamy Chinatown, nauka o roślinach, 700 expa. Tu mamy do zrobienia zdjęcie, więc może jakieś zdjęcie zrobimy. Ale też jakby należy pamiętać, że są właśnie takie misje poboczne, które dają dużo expa. Chociażby na przykład właśnie ta z roślinami, albo na przykład kłopoty z graffiti. To są takie misje, które niby są poboczne, ale jednak częściowo troszeczkę fabularne. Gdzie się podziewałeś? To wygląda ciekawie, 200 tych. Dobra, możemy sobie zaznaczyć to, bo to wygląda na dość ciekawą misję i ona chyba nie jest aż tak daleko. Ale póki co spróbujmy dostać się tutaj. Dobra, nie wiem, czy będę w stanie mieć zaznaczone dwie misje, chyba. Ale to jest w tym samym kierunku, więc idealnie. Świetnie znów cię móc gościć, Rio. Aha, chuj, jest po drugiej stronie. Wow. Zacznijmy od tego, że w Harlemie ponoć doszło do napadu. Niestety, ale Centrum Kultury Harlemu posiada eksponaty prężnie działających muzyków z mniejszości. Najlepiej oddamy im cześć, działając równie prężnie. Dobra. Staniemy na nogi. Pyk, zrobione. Dobra, lecimy na drugą stronę. Mam nadzieję, że trafię na jakiś prąd powietrza. Bo to by się akurat bardzo przydało, bo tą misję... Chwila, bo to jest... Skok. Chwila, bo to jest główna misja. Nie. Tej to my nie chcemy. My chcemy misję o nazwie. Ale przynajmniej pomogły się utrzymać wielu przedsięwzięć. Dobra, robi Robertson. Czemu ty ciągle gadasz? Dobra, wyłączył się, okej. Idealnie. Otwórzmy naszą aplikację i tak. To jest to. Dobra, i teraz mamy zaznaczone. Tak, bo ty, po tym jak zaznaczyłem aparat, to zaznaczyło mi zupełnie coś innego, czego totalnie nie chciałem. Dobra, lecimy. Prędkość może nie jest za duża, 1300 metrów, to w sumie nie aż tak daleko. O, coś tu widzę na dachu. 500 metrów, dobra, spróbujmy to zrobić. Też jakby musimy to robić, bo nasza postać będzie za słaba i później będą problemy w misjach głównych, więc jakby tak czy inaczej niektóre misje poboczne musimy zrobić, ale tak, pojawi się na koniec wielki, potężny odcinek, w którym wymaksujemy grę na 100%, bo tego chcieliście, więc jakby to się na 100% pojawi. Dobra, tam jest jakiś patrol, więc możemy go rozwalić dla kilku jakby dodatkowych punktów. Bo raczej to nie powinno być trudne. Co, jak się chciej helikopter atakuje? Dobra, to było dziwne, co zrobiłem, bardzo dziwne. Dobra. Nice. Pięknie. Łatwo z wami. Dobra, nara. Pięknie. Ciebie jeszcze trzeba... O, ty masz ten super atak, to trzeba uważać. A ja mam też super atak, tak się akurat składa. Co prawda atakuje jedną osobę i przydałoby się coś bardziej obszarowego, ale zrzucanie z budynku też jest okej. Dobra, kontra, arka. No, bang, skontrowany. Już się nauczyłem kontrować, więc też jakby tutaj bez większych problemów. No i co, 280 expa. Dobrze wiedzieć, że nawet łowcom szwankuje sprzęt. Coś tam dostałem jakby w zamian. No i awansik, więc też spoko. Ej, w sumie awans równa się dodatkowy punkcik. Sprawdźmy, co możemy zrobić. Umiejętności. To możemy sobie kupić. Przyciągnąć do siebie kilku przeciwników. Zdecydowanie. Jak najbardziej. Tylko pytanie, czy ja muszę tej umiejętności. Weźmy sobie zdolności jakby. Niedostępna. To jest uderzenie. To jest LX. Czyli będę mógł przyciągnąć. O, dobra, czyli jednak dobrze mam. Okej, wydaje mi się, że dobrze mam. Szarpnięcie symbionta. Chwyć kilku przeciwników, przyciągnij ich do siebie. Dobra, jakby chyba git. Tak to wygląda. A tymczasem nabieramy prędkości i lecimy wykonać tę misję. Kryształ, okej, nie ma problemu, chętnie zrobię. Czyli w Nowym Jorku jest więcej wspomnień Marku. Tak, zgadza się. O, i teraz możemy przyciągnąć czterech naraz i czterech naraz pokonać. Bardzo przydatne. Obszarowe umiejętności są giga potrzebne. To jakby tutaj bez wątpienia. Ale ich też tutaj widzę, że się pojawia z każdym kryształem troszkę więcej chyba tych przeciwników. Takie mam wrażenie. Też jakby mamy tutaj dziwną pięść, więc chyba mam jakąś umiejętność po prawej stronie w górnym rogu ekranu. Więc chyba to jednak też coś możemy zrobić tutaj, tylko pytanie co? Właśnie. O! To możemy zrobić. Czyli teraz jeszcze... A, dobra, to jest super umiejętność. Okej. Czyli ona musi się do końca załadować. Czyli tak samo jak w przypadku oczywiście tutaj tego, Milesa. Dobra. Co ci tam siedzi w głowie? Dobra, kryształ. Rozbijmy szybciutko. I posłuchajmy. Kazałem nas zostawić. Aha. Ale nie słuchali. O. Wystrzelili w moim kierunku sieć.
Dobra, czyli łowcy po prostu go dorwali. Instynktownie zmieniłem się w piasek. Mhm. Zakopałem. Bardzo dobrze. Tak się wstydzę. O, nie masz czego w sumie. Nie miałem wyboru. Muszę do ciebie wrócić. No, do córki. Tylko musiał coś zrobić. Ja tak obracam tym kryształem. Okej. Okay. Mamy kolejny fragment i teraz... no oczywiście, nie ten. Ej, w sumie zdobyłem ich bardzo dużo. Szansa na zdjęcie, zobaczmy jak to wygląda. Cofnijmy, może tak. I to jest bodajże kolekcje. Tak się to nazywa. Fotki. Też mamy całkiem sporo. Dzienniki twórców Mysterium, nie ma tego za dużo. I Spider Boty, tego akurat chyba mam najmniej zrobione. Więc no co, jakiś tam eks wpada, więc spoko. Dobra, 400 metrów, lecimy z tą misją teraz. Misja niby poboczna, ale wydaje mi się, że jednak będzie taka bardziej fabularna, przynajmniej tak to wygląda. Więc dobra, chodźmy tu, 300 metrów, siu, 200 metrów i to będzie tu za tym budynkiem jakoś chyba, tak. Tak jest. Dobra. Lądowanie. Siema. O, strażacy potrzebują pomocy. Okej. Okay. A, muszę pogadać z wami. Dobra. Co tam, czeka? Dzień się nagle zrobił. Ups. O! Ekipa wybuszeniowa. Jest ich czwórka. Znajdę ich. Tylko miejcie włączone radia. I niech nikt nie tyka detonatora. Ulala. Spiderbot uwinie się tam. Misja Spiderbota. Dobra. Daj czadu, malutki. Ale słodziak. Pięknie, Spiderboty są kozackie. Dobra. Lecimy, już wiemy co robić. Co jakby tutaj już jedną misję ze Spiderbotem dzisiaj mieliśmy, więc ta raczej nie powinna być jakimś wyzwaniem. Zaznacz uwięzionych pracowników. Dobra, zaznaczyłem. Chyba to będzie łatwa misja, tak mi się wydaje. Kto jest? Robot? Hej, to ja, Spiderman. Aha. Przekazałem twoją lokalizację strażakom. Zaraz zjawi się pomoc. Będzie dobrze. Ale to się wszystko rozwala. Nie ma za co, po to tu jest. A! Szczurowy jumpscare! Tego się nikt nie spodziewał. Jaki wielki szczur na mnie wybiegł. Jumpscare w Spider-Manie, tego jeszcze nie było, naprawdę. Ogromny był. Okej. Okay. Szukamy kolejnego pracownika. Moje Spider-Boty nie latają. Ej, Milesa latały. Wystrzeli impuls kinetyczny. O! W to mogę chyba wystrzelić. Tak, ej, mogę niszczyć takie małe rzeczy. Nice. Cyk, 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 cyk. Skakać nie mogę, więc jakby... Albo to jest misja bez skakania, albo po prostu Spider-Boty Petera nie do końca działają, tak jak Milesa. Dobra, już ci pomagam. Taki maluszek, a taki silny. Dziękuję. Dobra, czekaj, muszę cię oznaczyć, bo jesteś chory. Dobra. Mhm. Wszystko będzie dobrze. Pyk, pyk, pyk. Dziękuję. Bum. No rozwal to. Hej Clark, powinniście zaraz dostać na miary. Czemu to się nie rozwala? A, dobra, nie ten guzik. Ups. Taki tam mały lag mózgu. Wciskałem nie to, co trzeba. Dobra, do wyjścia. Tam jeszcze ktoś będzie uwięziony, tak coś czuję. Bo to byłoby zbyt piękne. O, o. Spoko, już cię ratuję. Bum. Nic, nie bój się, uratowany. Postaraj się nie ruszać, wkrótce cię stąd wyciągną. A my idziemy dalej, chyba jeszcze więcej trzeba ludzi uratować, na to wychodzi. O! Silniki odrzutowe się rozgrzały. Samą porę. O, o! No! Dobra, czy ja mam gdzieś tutaj przelecieć? Chyba na górę. Tak, 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 tam mam iść, dobra. Widzieliście namiary, które wysyłałem? Ruszamy tam. W środku jest już tylko jedna osoba. Szybko, Spider-Manie. Jeszcze jedna osoba. Dobrze. Ja się tym zajmę. Za tą misję dostaniemy 700 expa, więc uważam, że spoko jak za taką misję Spider-Bocika. Tylko chwila. Rozwaliłem to, ale gdzie teraz? Jeszcze bardziej? Wow. Dobra. Gdzie jest kolejna osoba? Tu jesteś. Chłop w piachu. Chłopie, ja tu nie mam jak to rozwalić, to jest problem. Dobra, górą przelecę. Nie mogę? A! Skąd on leci? A stąd, dobra. Okej.
Pyk. Dobra, zrobione. Okej, proszę. Oznaczony, oznaczony. Ale widziałem kogoś kilka minut temu. Jeszcze kogoś? Dobra. Hej Clark, właśnie wysłałem wam nowe namiary, ale podobno w pobliżu jest ktoś jeszcze. Jeszcze ktoś? Właśnie, ciekawe. Nikogo nam już nie brakuje, ale jeśli go znajdziesz, wyciągniemy go. Dobra. Dobra. Ciekawe, kto to może być. Coś fioletowa kurtka? Ha. Trzeba to obowiązkowo sprawdzić. Musiał pokombinować. To miejsce mi się nie podoba. Dużo prądu, więc będziemy musieli bardzo ostrożnie tutaj manewrować. Żeby przypadkiem... Właśnie, żeby nie zginąć. High voltage, dobra. I tędy chyba. Okej. Cyk, 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 cyk. Aha. Co jest grane? Nie no, nie gadajcie, że to są łowcy nawet w tym miejscu. Nieznany głos. Zacznij mu ufać. Dobra, to muszą być łowcy, no bo kto inny? Deserter? Dobra, okej, dobra, tak myślałem, że tędy. Jestem ciekaw, kto tu się ukrywa. Musimy to sprawdzić. Siu. Nice. Cyk, 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 cyk. Kto to jest? Ej, to w sumie nie są łowcy. Dobra, to są chyba jakieś łoprychy. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Chyba na razie tutaj nie mogę nic zrobić, więc nie pozostaje nic innego jakiś przed siebie. I po prostu... zejść tutaj. Mhm. Jest i pajączek. Co oni robią? Nie mówiłem policji. Nawet nie wspomniałem o Flame'ie. Po prostu... Flame? Po prostu chciałem odejść. Więc powinieneś był pamiętać, że rodzinie się umieramy tak samo. W bólu. Do spania. Jest i Spider-Man. Chyba jest jakaś nowa organizacja. Flame. Walka? To będzie łatwe. Jest was tylko trzech tutaj. Przepowiedni, to sekta. Ej, było ich trzech, a teraz jest więcej. Czuję się oskamowany. Oskamowany na ilość przeciwników. Au! Co jest? Chłopie, ty chyba jesteś jakiś nienormalny. Dobra, trzeba się go pozbyć. Dobra, czy ja mogę się ciebie jakoś... Pali się. Dobra, jeszcze ciebie. Tutaj z daleka próbujesz mnie przeatakować. No, to co mnie czeka? Dobra. Niekończąca się walka? Śmierć pod gruzami? Nara. I trzech naraz. Najlepsza umiejętność, ewidentnie. Nie no, jeszcze więcej tu wychodzi. Dobra. Budynek się już wali, lepiej uciekajcie. Możemy pogadać na zewnątrz? No nie więcej przeciwników! O, oh, wow. Dobra. Ale tu ich jest dużo. Musimy ich pokonać, wszystkich. Mhm. A moje umiejętności tak wolno się ładują, że masakra. Napiszcie mi, widzowie, w co powinny ładować punkty, żeby mi się szybciej umiejętności ładowały. Koncentrację może? Może tak to działa jakoś. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Nie strzelaj do mnie z odległości. Okej? Okay? Dziękuję. Dobra. Cyk. Wykończenie? Wykończenie? Wykończenie. Zdecydowanie. Wykończenie przy murku. Dobra. Hops. I narka. Czy może koncentracja ładuje nam tylko specjalne zdolności? I leczenie. To mnie ciekawi. Flame płonie wiecznie. Uuu, scary. Co jest? What the hell? Aha. Dzięki.
Kto to jest? Więc kim jesteś? Tu cię mam. Hej! O co chodzi? Nie lubiłeś, jak paliłam. Nie kojarzę. Z Wole mówią na mnie Rafe. Yuri. Chyba nawet mi pasuje. Może była w poprzednich częściach, ale ja nie pamiętam. Gdzie byłaś? Zniknęła gdzieś. A co z nimi? Podjęli już decyzję. Ulala. Bezwzględna. A mówili, że się nie da. Oczywiście, że się da. Czy ich Spider-Man uratował? Jezu. Pięknie, pięknie, dobra. Give me exp. Już sobie poszła. 1000 expa. Worth it. Myślałem, że po akcji z Hammerheadem będzie potrzebowała czasu, a ona... Okej, Hammerhead. Było coś takiego. Muszę mieć na nią oko i na tych sekciarzy. Zdecydowanie. Mam za mało oczu. No. Dobra, ukończ wszystkie misje związane z Flame, aby zobaczyć niestandardowy kostium. O! Czyli po wykonaniu wszystkich misji dostaniemy jeszcze kostium fajny. Dobra, 2000 metrów do kolejnego miejsca. Zróbmy sobie jakiś aparat malutki w międzyczasie. Rozdamy jakieś punkty, o ile jakieś mam. No i polecimy chyba z jakąś misją główną, tak myślę. Bo chyba już czas najwyższy. Takie mam przeczucie, dobra. Jakby te zdjęcia, te jakby misja ze zdjęciami jest bardzo prosta. Więc warto. Działa? No działaj! Aha, bo Jameson gra, dobra. Mogę to jakoś wyłączyć go? Dobra, nieważne, chyba się da bez tego. Siema. A, się uśmiechnął jeszcze do zdjęcia, pięknie. 150 expa, mało, ale zawsze coś. Dobra, zobaczmy, gdzie jest misja główna, bo to jeszcze na pewno będziemy chcieli sobie zrobić dzisiaj. Więc musimy wejść tutaj i oczywiście mapa. Misja główna jest... Uła, tu daleko. Daleko, nie ma co ukrywać, więc będziemy musieli dostać się na drugą stronę. Może przy okazji po drodze coś jeszcze zrobimy. Jakby czemu by nie. 2000 metrów, okej. Spróbujmy się przyspieszyć jakoś. Ej, dobra, wykorzystajmy moją super zdolność. Mianowicie pętlę, żeby nabrać prędkości. Dobre sobie, no. Dobra, jeszcze raz. Teraz się uda. Ziu. Dobra, mam większą prędkość, więc git. Aha. No trochę mnie to przyspieszyło, nie ma co ukrywać. Ale czy aż tak bardzo? Flame odblokowane. Okej, czyli mamy teraz misji trochę z Flame'u, czyli też są takie dodatkowe misje. Nie fabularne, ale takie dodatkowe na zasadzie pójdź, zrób coś, przynieś i tak dalej. Dobra, lecę. 900 metrów. Lecę, ale jakim kosztem? Jakimś cudem lecę. Dobrze było nie wpaść do wody jednak mimo wszystko. Mimo już jest to surfowanie, to jednak jest to trochę niebezpieczne. Dobra, przyspieszenie. Dobra, pyk, 300 metrów. Ej, nawet szybko poszło, szczerze mówiąc. I uwaga, uwaga. Ziu. 100 metrów. Yes, mamy to. Okej, zobaczmy, co trzeba tutaj zrobić. O co chodzi? Co tu się stało? Łowcy przychodzili tu dzień za dniem. Przepraszam, że nie pomogłem. No bywa. Możesz mi coś powiedzieć o tym antyku? To prawie mnie zabiło. Ja nie mogę ci pomóc. Widziałem już ten symbol. Odejdź stąd. Czekaj, mogę cię chronić przed łowcami. To nie ich się obawiam. Myślałem, że zostawiłem to za sobą w Wokugradzie. Ognie zostały rozpalone. Co jest? Teraz on rządzi tą dżunglą. Kraven? Krawinow, Kravenov. Trudny przeciwnik. Nie zostały rozpalone. Podobno o mało nie zginąłeś. Wszystko gra? Hej, Miles. Właśnie. W końcu pogadamy z Milesem. Powinienem był... Czekaj. Naprawdę? Naprawdę. Hej, oddzwonię później. Mam kilka pożarów do ugaszenia. Ej, chłopie, ty olewasz kumpla. Biedny Miles.
Dobra, siemanko. Widzę, że rozpaliliście sobie te ogniska. A o co chodziło z tym rozpalaniem ogni? Dobra, wynocha mi stąd. Jeszcze ptaszki? Okej, okay, nie ma problemu. Się z nimi tutaj rozprawiam. Jakiś taktyczny unik. Okej, okay, dobra, najpierw się was chcę pozbyć. Nara. Nie no, teraz to jesteśmy potężni. To się rozumie. Dobra, nie ciebie, bym chciał ciebie. Tak jest. Nice. I trzech naraz. A właściwie czterech. Dobra, jeszcze któryś? Dobra, trzeba ugasić ten ogień. O co chodzi z tymi ogniami? Może ten gość będzie mi w stanie pomóc, jak już ugaszę wszystkie ogniska. Taką mam nadzieję. Dobra. Aha! Zbadaj ogniska, czyli... Chwila, ja mogę je ugasić przecież. Ugaśmy ognisko. Kto tutaj takie rzeczy robi? Nice. Może dostanę jakieś dodatkowe punkty za ugaszenie ognisk. Kto wie? Warto, warto to zrobić. W końcu jestem Spider-Manem, więc... Głupio byłoby zostawić taki pożar, co nie? Dobra, hops. I w górę. Let's go. Siu. Siema. Ej, mogę to zrobić w sumie na cicho. Dobra. To niezła misja na cicho. Najlepsza, najlepsza misja na cicho. Dobra, wszyscy mnie wykryli. Nie ma szans, żeby teraz się przed nimi schować gdzieś tutaj. Dobra, ciebie. Ty będziesz tutaj we mnie. Nie ma mierzenia we mnie. Wynocha. Spadaj z budynku. Dobra. Narka. Jeszcze ktoś? Jeszcze tutaj. Jeszcze piesek jest. Oj. Nice, dobra. Pozbyłem się. O, skrzynka. Pyk, siema, jestem Miles. W sumie dwie skrzynki nawet tutaj były. Dobra, ugaśmy to. Zobaczmy, co tu knują. Pyk. W sumie to powinienem sprawdzać, co tu się dzieje. Nie, chyba jednak nie. O! Tutaj coś mamy. Zajrzę do szopy. O, ciekawe. O! Misja typu otwieranie drzwi. Ale pięknie. Dobra. Co tu się dzieje? Komputer. Dobra, hakujemy. Zamówili hurtowe ilości luksusowych towarów z Wołgogradu. Aha. Czyżby Craven wodka! Jakąś imprezę? Impreza Cravena. Przejąłem Nowy Jork. Tak. Czas zrobić wielką imprezę. 300 metrów. Dobra, ostatnie ognisko mi zostało. Spróbujmy się przyspieszyć maksymalnie i polecieć. I zrobić to na cicho? Czyli mało prawdopodobne, żeby takie rzeczy się udały, ale... O, nikogo tutaj nie ma? Faktycznie nikogo tutaj nie ma. Dziwne. Ognisko jest jakby nierozpalone. Ha, podejrzane to miejsce, powiem wam szczerze. Dobra. Spróbujmy je ogasić. Ledwo co się żarzy, ale... Ono się nawet nie rozpaliło. Aha. Dobra, jeszcze jeden tutaj. Hmm. O! Oh. To może to było pierwsze, którego nie sprawdziłem? Wódka z Wołgogradu? Wódka! Część towaru na imprezę najwyraźniej już dotarła. Chłopco, imprezę jakąś wielką będzie tutaj robił. W środku Nowego Jorku? Przesyłki powinny... Nie mogę na to pozwolić. Nie ma tu lądowisk. Przesyłki. To może w dokach? Zbadaj doki. Znajdę jakąś wskazówkę. No w sumie to byłoby całkiem logiczne. W końcu jakoś muszę transportować ten towar. I lecimy! Całe szczęście doki są blisko. I... I... Ach! No, ledwo co ledwo wylądowałem. Nie każ mi znowu wygrać! Uuu! Mówiłem to wszystko! Gdzie jest reszta naszego towaru? Nie ma towaru. Muszę mu pomóc. O, misja na cicho. Dobra, wykorzystajmy porady, które wydaliście. Czyli... Jeżeli nacisnę trójkąt... To mogę go zaatakować poza widokiem. Sporo ich tu przyszło po te wódkę. Kwadrat! Tak, ja zawsze trójkątem robiłem to. A jeżeli zaatakuję ich kwadratem... Czekajcie, mogę zrobić też coś takiego. Ops.
Zagrożenie. Kraven robi to właśnie teraz. Dobra, na spokojnie. To jest misja na cicho. Chodźmy wyżej. Tam jest gość, który jest solo. Czy jest on poza widokiem? Poza widokiem. Nice. I poluje na super złoczyńców, a w drugiej impresuje? Siema. Ej! Nie chciałem go atakować! Czemu jestem taki kiepski w misjach na cicho? Dobra. No nie ma wyjścia, musimy się bić. Nie ma wyjścia. Sorry. Przepraszam, nie taki był plan. Ja naprawdę chciałem to na cicho zrobić, ale... No nie wyszło. No niestety nie wyszło. Dobra, czterech. Pozbądźmy się wszystkich. Nice. O! Dobra. Czy jest ich gdzieś tutaj dużo? Żebym mógł użyć mojej super zdolności? Dobra, nieważne. Po prostu je użyjmy. Pozbądźmy się wszystkich jak najszybciej. Furia Venoma została odpalona. Okej. Pięknie. Zaraz mi się skończy ta umiejętność. Jeszcze ktoś? Jeszcze jeden. Albo dwóch? Posiłki, ozwy trwaniaki. Mhm. Ej, ej, ej. Czekaj, czekaj. Siebie się trzeba pozbyć szybko. Nara. Okej. Nice. Dobrze, zrobiliśmy to. Muszę zajrzeć okay. do pracownika doku. Nieźle. Dzień dobry, panie pracowniku. Co tu się dzieje? Spokojnie. Jest pan w kiepskim stanie. Pomogę panu. O, czyli teraz musimy go transportować. Proszę. Czyli ostatecznie nic się nie dowiedzieliśmy. Chyba, że on nam coś powie po drodze. Wszystko będzie dobrze. Myślałem, że mnie zabiją. O. Czego oni chcieli? W drodze zaginęła część ładunku. Uznali, że to moja robota. O. I hop. Niu, lądowanie. Dobra. Panie kolego, proszę na nosze. Jest pan ciężko ranny, więc trzeba tutaj już chwilę dobrze. Poleżeć. Teraz, jaki jest adres dostawy? Kent 718. Mhm. Ciekawe, jak Harry sobie teraz radzi bez kostiumu. Swoją drogą, a propos kostiumu. O, nie można zmieniać. Czy ja mam założony... Nie mam założony, nie założyłem tego kostiumu, który chciałem. Ja, no nie wierzę w to. Co się dzieje? Kraven, czy raczej Kravinov, organizuje imprezę. Nie mogę naprawdę zmienić kostiumu? Nie można. Ale lipa. Chyba tam wpadnę. Tak właśnie coś mi nie grało. Czekaj, zaraz tam będę. Że niby miałem kostium, ale jednak się okazało, że to nie jest ten. Z żółtym akcentem. No ale lipa, dobra. Idziemy zobaczyć, co imprezkę robi Kravinov. Dobra, cyk. 100 metrów. Oj. Wow, co to było? Niu. Ładnie. Dobra, co tu się dzieje? Wielka impreza. Czemu on robi wielką imprezkę? Ale ładne ujęcie. Są dziś strasznie nakręceni. Nie wychylaj się, to nie będzie. Jak tam wejdziesz? Mhm. Przez kuchnię. Przebierz się. Codzienny Peter Parker raczej tu nie zadziała. Że też mój smoking jest w pralni. Mhm. Będzie czarny smoking, pięknie. Nice. Jestem szpiegiem. Spider szpiegiem. Spider szpieg? Nie wspominałeś, że kostium zamienia się w smoking. Bo się nie zamienia. Hej, hej ty. Podejdź tu. Aha, kłopoty. Zanieś to ochroniarzowi Kravinova. Ochroniarzowi? Dimie, no już. Cóż, chyba zaczynasz zmianę. Tak. Nie przeszkadzam. Lepiej poszukam Dimę. Ale to będzie dziwna misja. Mogę skakać? Nie mogę. Mogę biegać? Nie mogę. Okej, czyli muszę na spokojnie to robić. Co tutaj robicie? Okej, bułeczki, zupki. Ile jedzenia! Patrzcie, ile żarcia! Co jest grane? Ale bym to wszystko zjadł. Dobra, idziemy. Zająć się misją, bo jest nasza zmiana. Trzeba zanieść to do ochroniarza. Aha. Nieźle mi to idzie. No, w sumie. Ile łowców. A spokojnie. Mam nadzieję, że mnie nie wykryją jakoś dziwnie.
Chociaż nie wiedzą, jak wygląda, więc raczej się nie powinno wydarzyć. Dobra, tędy. O, ale pakier, to chyba będzie ochroniarz. Siema, czy jesteś ochroniarzem? Mamy mieć gości. Dobrze. 300-letnia strzałka nie zadziała, nie ma. Który jesteś ochroniarzem? Żaden. No to pokaż. Pokażę jemu. Tak? Trzymaj go. Ojojoj. Ta trucizna jest stara, poza tym nawet nie wiesz, jak tego użyć. Prawdziwy łowca wie. Dostał strzałkę. Pięknie, pięknie, Venom. Bardzo dobrze. Śpi dobrze, przyjacielu. Tym łowcom całkiem odbiło. No, wariaci. Że też kostium nie posłuchał. Gdyby mój kostium miał taki interfejs, mógłbym pracować z Harrym, bawić się w bohatera i jednocześnie być na wakacjach. No! Idziemy. Przy podium to pewnie kierownik sali. Oho! Szef! Ochroniarz! Tak przynajmniej wygląda. Pojawił się któryś z tarczowników? A tak, jest w drugiej sali przy kominku. Czy pan Krawinow dziś do mnie dołączy, bo mamy kilka... Nieważne. Hehe! Kurde, Cravena tu nie ma. Tarczownikowi, dobra, czyli to jest ten ochroniarz. To może być nasz ochroniarz. Rozerwę go na pół gołymi rękami. Ta, to on, ewidentnie. To jest na pewno ochroniarz. Dobra, tylko teraz pytanie, czy... Bo ja bym nie chciał walczyć z nimi wszystkimi, zobaczcie ile ich tu jest, więc to by się mogło dla mnie źle skończyć. Więc dobrze by było zrobić tę misję na cicho. Tu sobie jakąś arenę zrobili? Oni są nienormalni ci łowcy, naprawdę. Dobra. Oj. To pewnie on. Potężny ochroniarz. Pańskie danie. Mięso surowe będzie jadł chłop? Przynajmniej tak to co wygląda. To ma być? Kazano mi to zanieść osobistemu ochroniarzowi pana Krawinowa. Skąd pomysł, że to ja? No bo jest pan... Wielki. Wielki. Dima umiera z głodu. Zabieraj się już stąd. To zabawne. Właśnie zamierzałem to zrobić. Pomyłka! Oj, mogą coś podejrzewać. W stronę tego pokoju. Muszę znaleźć windę. Aha. Zdecydowanie. Skoro to był tarczownik, to jak duży będzie Dima? Coś czuję, że Dima to będzie jakiś maluszek. Takie mam przeczucie. Okej, okay, na górę. No w sumie logiczne, no jakby Peter nie wiedział komu zanieść. Spotkał wielkiego chłopa, pomyślał sobie, że ochroniasz. Uwaga, idę. O, przepraszam. Nie przepraszaj, suń się. Uwaga, idę. Co jest? Ale, bałagan. Musi być idealnie, bo nas pozabijają. Uwaga, idę! Nie, czekaj! Ja! Co jest grane? Pod samymi drzwiami. Czekaj! Nie mówiłem! Dalej! Zamknąć się oba! Pozbierać to idzie! Jak się wymknął, sprytnie! Dobra, jesteśmy na piętrze. Zobaczmy, jak wygląda ten Dima. Tylko, że nie mamy dla niego jedzenia, więc... Czy to nie będzie dla nas... Znajdę Dimę, a potem Cravena i jego dziwne jaszczurze serum. No, mało prawdopodobne, żeby to się udało, ale kto wie. Spróbować nie zaszkodzi. Dobra. I co? Damy radę? Kotek! Ty chyba musisz być... Dima. Aha. To, to w sumie logiczne. Od razu kostium. Tygrys. No kto by pomyślał? No dobra, znajdź mi Dimie coś, co nie smakuje jak pająk. Gdzieś na pewno jest to mięso. Jest. Czy ja mam to zrobić na cicho? Wow. W internecie mogę znaleźć jakąś wskazówkę. Najpierw trzeba sprzywdziać fartuch. Okej.
Potrzebuję tego. Trójkąt. No wciskam L2 i... A, dobra, że mogę zrobić sobie most. Dobra, dobra. Gdyby nie ten łowca. No, gdyby nie ten łowca, to wszystko by poszło zgodnie z planem, ale... Znajdź obiekty do odwrócenia uwagi. Dobra, spróbujmy strzelić w to. Okej, okay, spokojnie. Co to było? Dawaj mięso! No, nie mogę... Aha. Tak, dobra, mamy to. Ach. Co rosyjskie tygrysy lubią najbardziej. Mhm. Raczej jakoś tak. Wielki kawałek mięcha. Przydałoby się jeszcze trochę przyprawić ten posiłek. No w sumie, jakąś strzałką usypiającą. Gdzie on jest? O, po drugiej stronie. Okej, okay, dobra, dobra, on był gdzieś tam. Okej. Okay. W śpiochu kręci się spory tłumek. Hmm. Dobra, spróbujmy odwrócić uwagę. Ktoś to słyszał? Dobra, wylądujmy tu. Ukradnij strzałkę. Okej, okay, that was easy. Nie wyciągnęli mu tej strzałki. Dziwne. To nasza tajemnica. Okej. Ma pójdzie spać, a Peter pomieszkuje. Jeśli to się nie uda, w menu pozostaje tylko jedno. Dobra, let's go! Spider-Man w menu. Cześć, Dima. Wróciłem. Mam dla ciebie przekąskę. Mmm. Ciekawe, czy pójdzie spać. Mhm. Działa, to działa. No i kotek poszedł spać. Pięknie. Pajęczy specjalny. Ja bym go tak nie dotykał. Dobra. Przeszukajmy to miejsce. Widać, Craven gardzi własną imprezę. To jest pokój Cravena. Lepiej się rozejrze. Anusz zostawił gdzieś jaszczurze serum. Aha. Mało prawdopodobne. Jaszczurzego serum Cravena. Ale co to jest? Co za mikstury? Może to dzięki nim jest tak nadludzko silny. A, możliwe. Ciekawe. Może przy biurku? Sprawdźmy. Nie co to jest? Że łowcy tak skłaniają się do przemyśleń. Filozofia łowów. Hmm. Interesujące. Jest bardziej oczytany niż sądziłem. No. Jak lekka lektura filozoficzna pomiędzy łowami. Ciekawe. No tutaj łowy, pyk pyk, a później jakaś lekturka na temat łowów. Dobra, gdzie mam teraz pójść? Chyba na górę. Tylko obawiam się, że on tu może przyjść. Lepiej się streszczajmy. Ani śladu serum. Co to jest? Na opóźniony etap chemioterapii. Hmm. Też należą do Cravena? Ciekawe. Hmm. Tak to wygląda. Coś jeszcze mam sprawdzić? Już nic więcej tutaj nie widzę. R, spójrz. Gdzie mam spojrzeć? Na lampę? Na laptopa? A, szuflada, okej. Okay. Zobaczmy. Mhm. O, po angielsku, it's time to pray. Czas się pomodlić. Tymi słowami moja matka rozpoczyna każde łowy. Rozpoczynała. Inni spędzali wieczór na jedzeniu i piciu bez opamiętania, ale nie my. Nie krawinowowie. Okej, okay. Dla nas łowy są świętością. Okej. Okay. Być może to jego matka po prostu ma raka albo coś takiego. Pora wyruszyć na łowę. Jeśli z nich nie wrócę, tym lepiej. A. Kaplica gotowa? Kaplica gotowa, co to jest? Święta Zofia jest niedaleko. Czyli tam może być. Tam jest serum. Pora ruszać. Myślisz, że pora ruszać? Chyba się z nim minąłem. Czy Craven się modlił? What the hell? Co to za klucz jakiś w ogóle? Ha. W sumie mogę jeszcze coś chyba tutaj przeszukać. Przeszukaj pokój Cravena. Dobra, chyba wszystko przeszukałem. Tak czy inaczej, chyba wszystko. Dobra. Otwieramy i ewakuacja. Oho. Dima? Dima sobie śpi, bo się najadł.
o. To nie tak jak myślisz? Ja nie. W sam środek. Ma być żywy. Kłopoty. Dobra, walka ze wszystkimi łowcami. Pokaż mi, co potrafisz. Let's go! Od razu odpalamy, pełna moc. Innego wyjścia tutaj już nie ma. Wspominał, że to tak wygląda. No bo Harry nie umiał wykorzystać mocy Venoma pewnie jeszcze do końca. Czuję się taki silny. Pięknie. Teraz przeciwnicy padają, to rozumiem. O! Okej, furia symbionta zacznie zwiększać moc swoich ataków. Okej, dobrze, jakby to już wiem. To już wiem. Dobra, bo ja tu widzę, że chyba jakiś kotek próbuje mnie, że tak powiem, moje umiejętności sparaliżować troszeczkę. Na co nie mogę za bardzo pozwolić. Dobra. Dwóch co prawda, ale to zawsze coś. Dobra, na razie. Cała armia. Oj, ciężko. Ciężko będzie ich wszystkich tutaj pokonać. Dobra, jedna umiejętność. Pięknie. O! Ozdobie zużyłem? Jakim cudem? Nie tak miało być. Jeszcze żyjecie? Ilu was tu jest? Co jest grane? Dobra, trzeba się ich pozbyć. Ta impreza właśnie się skończyła. Na razie. Okej. Nice. Mhm. Coś, czy zaraz Kraven tutaj przyjdzie, jak tak dalej pójdzie. I im dłużej tu jestem, tym bardziej czuję się niepewnie. Dobra, pyk. Ostatnie hitki. Jeszcze ktoś? Jeszcze więcej. Jo. Ilu ich tu jest? Masakra. Okej. Czy oni się sami nawzajem wysadzili? Czy to tak wyglądało przez chwilę? O, dobra, ciebie trzeba się pozbyć. Zdecydowanie. Teraz będę miał umiejętności, więc będzie kilku mniej. Ojej, chłopie, zbyt potężny jesteś. Trzeba się ciebie pozbyć w ten sposób. Czy ja wlazłem w tekstury? Dobra, myślałem, że tam tekstury były. Przynajmniej tak to wyglądało. Dobra. Ten z tarczą jeszcze jest też dość ciężki do pokonania. Dobra. O, dobra, koniec. No jak mam ciebie pokonać, chłopie? Dobra, w końcu się udało. Wykończeni to już chyba ostatni. No, giń. Wszyscy? Jeszcze ty wielki jesteś tutaj. Ja. Dobra. Narka. Czy już udało mi się pokonać wszystkich? Okej. Dobra. Fajnie było. Co jest? Ciekawe. Ale atak. Potężna moc. To nie byłem ja. No, on już wie, że to Venom. Przyłóż sobie lód. To właściwie symbionta, bo to jeszcze chyba nie Venom taki oficjalny. Na razie to tylko oni myślą, że to jest kostium. Ja. Nie widzę Kravena, ale chyba wiem, gdzie jest. Jak tam kostium? Ale deszcz pada. Jakbym nie znał. Kiedy ci go oddam, może Connors też mi taki zrobi. Nic się nie bój, stary. Zajmę się wszystkim. Słowo. Okej. Taktyczne lądowanie. O, ale to ładne ujęcie jest. Cicho. Jak cicho. Oho. No oczywiście. No oczywiście, Gida z... Nie, ten... Sparaliżowała moją sieć. Okej, okay, sieci wróciły. To ty! Wiedziałem, że jeszcze się spotkamy, wiedziałem! Aha. Ale będzie walka. Naprawdę walka z bossem. Chciałbym cię poznać, ale mam coś do załatwienia. Dobra. Użyjmy wszystkich rzeczy, które tutaj znajdziemy w pobliżu. Twój szef był ostatnio niegrzeczny. Dobra. To jest moje miasto, a nie jego czuwa. Pyk.
Wszystkim czym mam będę go ciskał. Dobra, papa. Coś tam mu to zabrało. Nie za dużo. Aha. Ta tarcza jego wkurzająca jest. Oho. Gadżety są wyłączone. Dobra, wróciły. No ale to mi zabiera też te gadżety. Z tego co widzę. Dobra, jak on uderzy tą włócznią, to chyba jest bezbronny przez chwilę. Tak to wygląda. Szybkiś. Dobra, jakieś leczenie się przyda. Najgorsze jest to, że nie umiejętności. Ja tą tarczą wszystko kontruję. I szybko się obraca, więc tak łatwo go nie przeatakuje. A idź znowu. Mhm. Wycofajmy się. Rzucę w niego drabinką. Totalnie nie zadziałało. Okej, czy one się regenerują mi te gadżety w ogóle? Chyba nie. Ajdź. Dobra, jest. Nara. Nareszcie. Nareszcie jakieś hity wpadają. Dobra. Ciebie wykończymy na szybko. A ty jesteś obalony i chyba zaraz masz nara. Tarczowniku. Nara. Ajdź, au, au, au. Au, 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 au. Dobra. Skupmy się. No dawaj. Let's go. Niby mogę wyrzucać w powietrze, ale na niego to raczej nie zadziała. No, tak też myślałem. Za dużo ich tutaj. Aha. Dobra, ja tracę życie i zaraz zginę. Jak tak dalej pójdzie. Wszyscy z tarczami. Au. Ja naprawdę tutaj umieram. 3 HP. Dobra, nie mam wyjścia. Czyli tak. Ewakuacja, szybka ewakuacja. No HP mi się nie zregeneruje niestety, to mogę o tym zapomnieć. To nie ten poziom trudności. Dobra. Próbuję coś tam atakować. Ajajaj, no to się musiało tak skończyć, bo no on paraliżuje moje gadżety, przez co bardzo ciężko go pokonać i nie mając żadnej umiejętności prócz skakania, no to jednak łatwe to nie jest. Dobra, chodź. Tym razem od razu szybko go przeatakujmy i spróbujmy go kontrować, bo wydaje mi się, że kontra może być tutaj najlepszym rozwiązaniem. Ta włócznia generuje impulsy. To jest moje miasto, a nie jego dżungla. Dobra, teraz taktyczny ataczek. O, teraz ładnie mu przywaliłem. Dobrze, dobrze. Im szybciej, tym lepiej. Chciałbym z nim pokazać. Zwłaszcza o tym ostatnim. Kolejni. Może jakoś tak pod nogami spróbujemy. On jest za szybki niestety. To jest najgorsze. Dobra, ale mam moc ten. Naładowała mi się moc, dobra. Okej, okay, dobra, teraz. Okej, okay, na tym to polegało. Trzeba było zaktywować moc. Bez problemu go. Co się stało? Załatwiłem. Dobra, jeszcze kilku was. Dobra. Raczej wyzwaniem nie jesteście dla mnie w tym momencie. Pokonaj tarczowników, okej. To już wszystko? O, skończyło się. Skończyło się to, co dobre. Mhm. Narka. I ostatnia. Jeszcze? Ilu was tu jest? Uspokójcie się już. To jest lekka przesada. Tych przeciwników wychodzi cała chmara. Trzeba ich bić i bić i bić i jeszcze raz bić. Dobra. Na razie. Au. Kontra. Okej. Okay. Dobra. Auć! Przestań mnie trącać. Ale ta misja jest naprawdę ciężka. Dobra, wykończenie.
O Jezu, dobra. Dwa razy mi hitnęła. Niewiarygodne. Kontra, nice. Co to było? Dobra, wiesz co, ciebie się trzeba tak pozbyć. Innej opcji tu nie widzę. Nie dajcie się okleić, no przykro mi, trochę za późno na to. Właśnie zginęli. To bardzo szybko. Wszyscy? My god. Jeszcze kto? Tu się w krzakach chłop schował. Dobra, wszyscy. Załatwieni? Dosyć tej zabawy. Koniec tego, Kraven. Lecimy, koniec. Oj, Kraven. Czas się z tobą rozprawić. Albo dowiedzieć się, o co chodzi. Przyszedłem odebrać serum dla doktora Connorsa. Mhm. Czy jeszcze będę musiał z nim walczyć? Chyba nie. Gdzie on się ukrywa? Cwaniak jeden. Poluje na mnie. Aha. Wytropiłeś mnie. Zgadza się. Żebym ja się nie stał ofiarą teraz. O! Zobaczmy, czy masz siłę dokończyć to, co zacząłeś. Myślę, że tak. O! Oj, będzie walka w kościele. Widzę człowieka, ale... O! Co teraz? Serum! Ale przydzwonił, dosłownie przydzwonił. A, dzwon! O nie! Dzwon źle działa. Już się skapnął, chłop. O, papa. Dlaczego jej nie wyzwolisz? Papa, Venom. Chcę tylko ocalić przyjaciela. O nie, tylko żeby Venom się nie połączył z Krivenem. O nie. Oj, źle to wygląda. Bardzo źle. Mhm. Dokończymy później. No, dobra. Przynajmniej się nie skończyło tak źle, jak myślałem. Ale... Kraven już wie. Zna słabość. Moje ostatnie łoje. Aha. O-o. Nie wygląda to zbyt dobrze. Chyba będę... Czuję się namierzony. Dobra, tak czy inaczej musimy wrócić do fundacji Emily May. Harry, MJ, mam serum. Czyli możemy uratować doktorka. Jak poszło? Naprawdę nieźle. Z Cravenem zrobiło się trochę gorąco. No, zdecydowanie. Ale jakimś cudem jest silniejszy niż się wydaje. Hej, najważniejsze, że jesteś cały. No i zdobyłeś serum. Zgadza się. Przygotuję sprzęt. A tu co jest? A naprawdę? Było naprawdę. No. Nie chciałem. Spider bocika złapałem, tak o. Kraven już wie, że kostium szwankuje, gdy znajduje się w zasięgu określonych częstotliwości. Aha. To poważna awaria? Trochę tak, ale dam radę. Mhm. Dobrze, że jesteś cały, ale też na siebie uważaj. Daj znać po laboratorium. Dobra. Na razie. Czyli teraz musimy iść do laboratorium. Ale myślę, że jeżeli będziemy mieli jakąś misję poboczną w pobliżu, to sobie ją zrobimy jeszcze. Tak, żeby jeszcze wzmocnić naszą postać. I przede wszystkim chciałbym w końcu złapać mojego Spider-bocika. Dziękuję. Nice. Dobra, i teraz tak. Przede wszystkim, to tak, potrzebuję kostiumy i ubrać ten kostium, który kupiłem. Czyli ten i wybrać go. Teraz mam go założonego, to oficjalne. Mamy założony kozacki kostium. No i to wygląda. To wygląda bardzo ładnie. Dobra, co mamy w pobliżu? Mamy misję... Okej, wszystko spłonie. Misja poboczna, Flame. Dobra, możemy zrobić misję Flame'u.
bo wydaje mi się, że za nią jest sporo expa. Właśnie, a propos expa. Technologia kostiumu, obrażenia. Zdecydowanie potrzebujemy obrażenia. Okej, okay. Z tej grupy. Może być tylko jedna grupa aktywna. Dobra, ciekawe. Parada koncentracji. Parowanie ataku wroga częściowo odnawia zdolności. Parowanie, tam mi nie idzie. Zadawane wrogom w powietrzu. To często używam. Tak, wybrałem to. Okej, okay, git. Co tu mamy? Zwiększa obrażenie 10%. Jak najbardziej. I następne, nie mamy części sprzętu, dobra. Coś kupiliśmy, coś ulepszyliśmy, więc jakby też mamy tutaj już no zwiększoną moc, co nie? Dobra, nie słucham cię, twoich podcastów. Dobrze. Okej. Okej. Dobra, widzowie, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu hashtag ogień. To jest kolejny ukryty hashtag dzisiejszego długiego odcinka. Hashtag ogień, przypominam. Dobra. Nope. Mam nadzieję, że to nie będzie misja z pajączkiem, tylko będzie jakaś misja typu bitka. Po prostu połączymy siły, czy... O co chodzi? Kilka tygodni. Słyszałam wiele plotek. Zostawiają za sobą ciała. I bardzo się przejmują. Karmazynową godziną, cokolwiek to jest. To jest ten nowy klub w Helskiczu? Wow, to... Ale... Palnąłem. Hehe. No. Kto trochę palnął. Nie ja. Okej. Co mamy zrobić? Pozbądź się sekciarzy. Okej. Okay. Mogą wykonać podwójne eliminacje. Gdy depci na zielono, można bezpiecznie ich wyeliminować. Okej. Okay. Podwójna eliminacja. Nice. Okej, okay. Mapy nie mamy dostępne. Ja chciałem zobaczyć, ile mamy procent ukończony. Coś mi mówi, że ci ludzie nie grzeszą subtelnością. Ciekawe, co oni tutaj szukali. Rozejrzyjmy się. Ufa. Dam głowę, że to ich szef. Aha. Ale nagromadzili tych zapasów. Wiem, że coś mamy tutaj. Sprawdźmy. Pech, moja sieć tu wylądowała. Nie tak miało być. Gdzie teraz? Przeszukajmy to miejsce. Raczej nie siedzą tu zbyt długo. Tam nie mogę wejść, a tutaj? Tutaj. Możemy iść tędy. Tak? Którędy ty chcesz iść? A, dobra, okej, na górę. Nie ma problemu. Załatwimy ich i pójdziemy dalej? Musimy ich załatwić na cicho. Więc... ile to już minęło? Parę roku? Co tam u ciebie? Dobra, bijmy się. Jolo. Dobra. Szybciutko z nimi. To nie są jacyś przeciwnicy, którzy wymagają jakiegoś skilla. Raczej to są zwykłe pionki. Nadal ani śladu szefa. Aha. Chodźmy dalej. Dobra. No to otwieramy. Zamknięte. I pewnie chronione jakimś alarmem. Albo jakimś hasłem dziwnym. Jest taka opcja. Trzeba będzie się tu rozejrzeć. O. Tu coś jest. Znajdź wskazówki. Jestem na górze, ale ja wskazówek żadnych tutaj nie widzę. To się niby świeci, ale... nie mogę tego przyciągnąć, nie mogę tego rozwalić. Znajdź wskazówki potrzebne do otwarcia drzwi. Czy coś tutaj może? Nie. Ewidentnie ta szafka... dziwnie się świeci. A, może to nie o to w ogóle chodzi. Misja typu na myślenie. Skanuję wszystko, ale powiem tak. No dość ciekawie. Coś pika. Wyważyłbym je, ale nie chcę odpalić jakiegoś alarmu. O! Dobra, analizowanie, okej. Okay. W ten sposób. Zdaje się, że nowi rekruci zawsze są połączeni w pary. Tak łatwo ich przypiąć. No come on! Powinniście się od razu skapnąć, że musicie po prostu przyłożyć rękę jednej i z drugiej strony. Oh my god, dobra. Analizowanie. Członkowie sekty najwyraźniej. Prometeusz, Hestia.
Hepateus, Tajfun. Przełączeni w pary. Czekaj, mam pomysł. Chcesz się nim ze mną podzielić? Oj, patrz! No jasne. Aha. Kluczem do drzwi jest właściwa para tatuaży. Okej. Okay. Spój mam. Widzisz gdzieś tatuaż z Hefajstosem? Muszę przeanalizować typów. Dobra, może ten? Tylko nie wstawaj. I to nie tatuaż. O mój god. Świetnie. Dobra, może ty? No i jest. Dobra, that was easy. Chodź kolego, musimy cię użyć. To właściwie twojego tatuażu. Dostać się dalej. A ty masz jakieś tatuaże? Tylko ten z nagrobkiem Spider-Copa. No co, serio? Dobra, idziemy dalej. Siu. Nawet ciekawe te misje Flame, one nie są jakieś takie... Ucieknij jeszcze raz, to nie będzie tak pobłażliwe. Okej, nie są jakieś takie typu znajdź coś, przynieś, tylko bardziej sfabularne trochę, więc coś może więcej się rozkręci z tym. Może tak być, niewykluczone. Bowiem wszystko gorzeje. Mhm. Ciekawe. Podwójna eliminacja. Let's go. Jesteśmy zbyt szybcy. Zajrzyjmy do więźniów. Siema. Wyciągniemy cię stąd. Jeśli Flame pozwoli. Hej, wszystko w porządku? Halo? Spoko, ratujemy. Nie tak głośno. Jeszcze do jakiegoś więźnia? Wyciągniemy cię, kiedy tylko się da. Proszę, nie powinienem tu. Okej, ale co teraz? A, dobra, tutaj. Zabierzemy cię stąd. Drzwi otwiera się z pokoju obok. Szybko. Ilu wyznawców jest w budynku? Pokój obok. Nie wiem. Czyli tu. Jeżeli to są adepci Flame'a, to czy ten brylujący tam na dole to Flame? Nie wydaje mi się. Mhm. Nadal jest gotowy. Jest wątpliwości. Ujdzie. Nie wybrać się z Iskrą, która opuszcza Typona i dołącza do Hefajstosa. Wszystko gra? Mówisz jakbyś... No, no okej. Okay. Siema. Muszę się ich teraz szybko pozbyć. Haha! Czterech naraz! Pięknie. Ale nie da się ich wszystkich naraz wykończyć, niestety. Ale chociaż jednego się pozbędziemy tego, co próbuje tutaj jakimiś we mnie promieniami. Dobra. I... Narka! A to jest easy. Jeszcze ktoś? Wszyscy? Przełącznik od drzwi? Nie jestem pewna. Ten przywiązany. Dobra, sprawdźmy otoczenie. Analizowanie. Przewody z celi prowadzą tutaj. Aha. Czyli to musi być to. Okej. Okay. Ludzie uratowani. That was easy. Musimy skończyć z takimi spotkaniami, Yuri. Co? Jeszcze ktoś pomyśli, że próbujesz mnie zabić. Aha. Nie sądziłam, że uda ci się jeszcze kiedyś kogoś wciągnąć do tych twoich klubów. Miłość to nie podstęp. To nie jest żadna miłość. Wyciągnąłem do was pomocną dłoń i poszalał. Ani ty, ani ten zwiastun głupców byście tak nie postąpili. Możliwe. Ale co musiałbym zrobić, żebyś mnie pokochała? To chyba niemożliwe. Jeśli się ukrywasz, to ci powiem. O, wkurzyła się. Chłop naprawdę wygląda jak przywódca sekty. Na północ od Astorii. Wpadnijcie do mnie. Dobra. Oho. Jeśli jesteście godni. Ale chłop podpalacz. Widziałaś, kim jest Flame przez ten cały czas? Dobra. Raczej nie powinienem z nimi sobie mieć jakichś większych kłopotów. Miał taką grupę, czy pracowałem w policji. Ale on nadiał. O! Kłopoty! To znowu... Co to jest grane z tym chłopem? Wynocha. Jesteś zbyt potężny, okej? Okay? Dobra, chyba się udało. Flame'a nawet tu nie ma. Wywalcz sobie drogę powrotną z budynku. Oh my god! Więcej bitki. Dobra, wyważamy kopnięcie.
Więcej przeciwników! Czas odpalić supermoce. Dobra. Cyk. Raczej to nie powinno być trudne, chyba tylko jedną grupkę musiałem taką pokonać. Jeszcze więcej? Oczyścimy drogę. Dobra, czyli trzeba oczyścić drogę. Za którymi drzwiami? Którą drzwi mieli na myśli? Te? Raczej nie. Może... A, tam górą, dobra, dobra. W taki sposób. Chcesz się zająć drzwiami? Jasne. No. I love it. Tak, tak, to ja, Spider-Man. Niczym się nie przejmujcie. Dobra, pyk. Jak najwięcej przeciwników naraz. Bęk! Atak kulą! Zgadza się! A, ktoś wyszedł chyba! Z drzwi wyszła! Z kibelka chyba! Tak to wyglądało! Dobra, cię trzeba wykończyć! Kurde, nie mam żadnej umiejętności! To jest najgorsze! Śledziłam go przez wiele miesięcy. Dobra, za dużo, za dużo, za dużo. Zdecydowanie za dużo ich tutaj. A ci adepci Flame'a? Są jakiego dawna grupa? Tamta grupa była mała. O, powiększył grupkę. Robiłem uniki. Przecież robiłem uniki, o co chodzi? Dobra. Podwójna ten, combo. Ciebie się trzeba pozbyć, wielkoludzie. O. Mhm. Możesz próbować. Zabierzmy stąd tych ludzi. Ho, ho. Dobra. Pięknie, pięknie, udało się. Wszystkich pokonaliśmy. Ho. Całkiem ciekawe te misje Flame'u, powiem szczerze. Dajcie do szpitala, pójdzie nam szybko. Yuri! No, ona sobie po prostu poszła. Przecież to jest najoczywistsza pułapka! Aha. A ja walczyłem z Trapsterem. Nie możemy dłużej czekać. Nie wiesz, jaki jest. Mhm. Czyli po prostu zniknęła. Ale udało się wykonać misję, więc spoko. 1200 expa. Uważam, że to bardzo dobry wynik. I level. Tak, pewnie, może być. 20 poziom już biłem, nice. Trochę mniej nerwowy. No i spoko. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. 26 ogólnego postępu. Nie za dużo, nie za dużo. Kostiumy, technologia kostiumu. Chyba spróbuję jeszcze wyobrażenia pójść, jeżeli będę miał punkt. Zdecydowanie tak. Czemu by nie? Już tutaj nie możemy. Dobra, umiejętności. Na pewno możemy sobie dwie kupić. Dobra, więcej umiejętności Venoma. Okej, i to jeszcze będzie ich wybijać. Natomiast tutaj, co w ogóle? Tu mamy coś zablokowane. Mhm. Pasek furii szybciej się napełnia. Zdecydowanie, chcę to. Furia cała naprzód. O! Zostają w pełni odnowione. Give me that! To jest coś pięknego. Dobra, czyli teraz umiejętności będą mi się odnawiały. Pięknie. I możemy się teleportować, więc już mamy dwa miejsca, do których możemy się teleportować. I w sumie mamy kolejną misję całkiem niedaleko, więc bardzo dobrze. Ale ogólnie postęp gry 26%. No, coś czuję, że będą dłuższe odcinki, widzowie. Tak, coś czuję, że chyba będą dłuższe odcinki. A tymczasem zostało nam 600 metrów do kolejnej misji. Więc wejdźmy sobie... Dobra, panie Jameson, totalnie mnie nie interesuje, co ty gadasz. Wejdźmy sobie na jakiś wysoki budynek typu tutaj. No i co? Główną misję zrobimy sobie już w następnym odcinku.